Dzień dobry, Grzegorzu. Cześć, dzień dobry Państwu. Bo to, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, że jak ktoś na przykład, to bardzo rano, to kawa jest. Dokładnie. Gdybyś był uprzejmy parę zdań o sobie, czym się zajmujesz, co robisz, wykluczając to, jak można cię znaleźć w Google'ach od siebie. Wiesz co? Zajmuję się zawodowo myśleniem. To jest w ogóle i z tego żyję, bo to z tego, że coś wymyślę albo wymyślę coś dla kogoś. I projektowaniem różnych rzeczy. I to od projektowania takiego, o tym możemy myśleć najprościej, po takie bardziej złożone projektowanie całych biznesów nawet. No? I zajmuję się tym, co najfajniejsze, czyli życiem, smakowaniem tego życia. I to jest jak gdyby taka istota tego, co robię. Tak? Okej. Ja robię zdjęcia czasami. Okej. I filmy. Zdjęcia i filmy. Bo ty wywodzisz się z mediów, tak? Tak, i to z tych tradycyjnych. Można powiedzieć, że z tradycyjnych. Okay. I tych związanych z telewizją, i tych związanych z prasą. A jeżeli to nie jest żadna tajemnica... Jest, ale po raz pierwszy, i to w takim szorcie, po raz pierwszy zdradza tajemnicę. To było jakoś tak, że zrezygnowałeś, w sensie odszedłeś? Nie wiem, co znaczy media to chyba same odchodzą, znaczy w sensie, jeżeli chodzi o takie tradycyjne media typu prasa, no to wystarczy zobaczyć, co się dzieje, tylko że powiedzmy tam 10 czy 12 lat temu już wróżyłem, że to należy raczej, nie wiem, zamawiać lokale na stypy niż to reanimować, tak? Mhm. Media z założenia mają mieć charakter masowy, no. Jak gdzieś się kurczy ta ilość ludzi, którzy to odbierają, to trzeba zobaczyć, w jakim kanale to się teraz odbywa i gdzie ma to większy sens, tak? Okay. Pytanie celowo trochę o te media, bo ja jestem studentem marketingu i media design, to się ładnie nazywa. Jednocześnie czy równolegle? Bo to też trzeba sobie zadać pytanie. Wiesz co, jak biorąc pod uwagę to, czego się uczymy, albo co przerabiamy, nazwijmy to, to ja też mam wrażenie, że to już odchodzi bardzo, w sensie... Bo to żebyśmy też zrozumieli, to prasa ekskluzywna, na przykład jakiś... To będzie miało tak samo jak, wiesz, wróżono śmierć radia, czy jakichś innych form. Nie, to będzie wszystko funkcjonować, tylko pewnie będzie mniej masowe, tak to określił, bardziej elitarne. Ja myślę, że nadal będą wychodziły rzeczy, które tam, nie wiem, wydawane w 5000 egzemplarzy, będą to luksusowe rzeczy, za które będziemy gotowi zapłacić. No, tyle. Twój wędkarz. Ale tak, na przykład, nie wiem, dla miłośników, super. I to grupa ludzi, która jest gotowa zapłacić za to, że dostanie coś w papierze, że tam... Super. Jest pewna ekskluzywność. Tak, tego. Tak, dokładnie tak. Tak jak przy książkach, no, jadąc na wakacje łatwiej w tej chwili zabrać czytnik niż walizkę książek. Ja lubię czytać, więc to dla mnie wygodniej. No, super, ale są takie książki, które lubię mieć. Ja zbieram za dużo pieniędzy, ale lubię ekskluzywne wydania komiksów, których jest na przykład ograniczona ilość. Okay. I tam jest jeszcze sygnowane przez autora i to jest super. I to, nie mam masy różnych, ale takie akurat znajdują się na półce. To jest super. To dla mnie jest obcowanie trochę z... Okej. Okay. Jest w tym jakaś taka elitarność. Mm-hmm. Tak, okay. I snobizm. I trochę snobizm. Ja trzeba powiedzieć to wprost, trochę snobizm. Moje mojska. Tolkien na ten temat. Powiem dla wszystkich, nazwisko autora właśnie czyta się Tolkien, nie Tolkien, bo to jest najczęściej popełniany błąd. Tak, no Tolkien się czyta. Okay. I nie wiem, i ostatnio nawet w telewizji czytaliśmy kogoś innego. To mi się od razu kojarzy z tymi nieodpakowanymi figurkami takimi. Tak, tak. Znaczy, ja jeszcze gram w RPG i ostatnio 2 lata temu kupiłem figurki do gry z 90 roku, całe pudełko Dragonlance i też było takie nieruszone, niepomalowane. Okej. Okay. Wariacje, ale takie. Jako forma przyjemności. Coś... Nieprzyjemność. Oczywiście robię to, bo tego nienawidzę. No, katuję się, bo mam figurki. Nie, no oczywiście, tak robię to dlatego, że tego nie... No, oczywiście, że tak. Powiedz mi, czy jest jakaś taka
bo to też dla mnie bardzo cenna wiedza. Czy jest jakieś takie coś niepowtarzalnego, coś bardzo wartościowego, co wyciągnąłeś z mediów? W sensie, nie pytam teraz o jakąś złotą prawdę uniwersalną, a raczej o takie rzeczy... Dużo rzemiosła, bo prawda jest taka, że prasa czy telewizja miały trochę czasu na to, żeby się osadzić, żeby stworzyć jakieś rzemiosło, rzeczy dotyczące organizacji pracy. Bez względu na to, gdzie tworzysz, fajnie jest mieć plan, jest go realizować, fajnie mieć plan wydawniczy, w jaki sposób badać to, co robisz. No, takie rzeczy tak, no, to na pewno. Znaczy, myślenie o pewnych rzeczach w kategorii publikacji też, nie? Że to jest jednak jakaś działalność, ale też odpowiedzialności za słowo, bo to jest też istotne. Bo czasami jest tak, że jak ktoś zaczyna zajmować się mediami, jeszcze są media cyfrowe, rzadko tutaj występuje relacja, nie wiem, uczeń-mistrz, gdzieś się możesz praktykować, a jest na przykład, no, nie wie pewnych rzeczy i mu tego nie powiedział, no to nie ma tej odpowiedzialności, albo robi, wiesz, rzeczy, bo wszystko wolno, bo wszystko jest super. Przestaje być miły. No. Ja uważam, że najfajniejszą rzeczą jest to, że możemy być mili i kulturalni. To jest taka dla mnie taka cecha super. Ja lubię ludzi miłych i kulturalnych, bo ja sam staram się, mam nadzieję, że mi, ja naprawdę staram się, lubię ludzi, którzy są po prostu mili. Ja zakładam, podchodzą do kogoś, że ja chcę być dla niego miły i zakładam, że ta osoba też będzie dla mnie miła. Nawet jak jest dla mnie niemiła, to staram się być dla tej osoby miły. Czasami też jeszcze bardziej kogoś potrafi wkurzyć, bo to jest też, jak w momencie, kiedy się nie denerwujesz, nie, no, spoko, no. Nie podjudzasz, nie dajesz trochę takiej energii. No, pożywki takiej. Wiesz co, bo poruszyłeś taki temat, z którym ja też mam duży problem. W sensie, ja mam duży problem, nie powiedziałeś o problemie, ale odpowiedzialność za słowo. W sensie, że poza tym, o czym wspomniałeś, że nie ma kto nauczyć młodych dziennikarzy, też jest w ogóle, w sensie, trochę się nie odważę zdefiniować słowa dziennikarz, ale ludzi, którzy zajmują się szeroko rozumianą publikacją, łącznie z tymi, którzy piszą na swoich Facebookach i Instagramach i wszystkich innych mediach, masz jakieś takie, może nie tyle co poczucie, a wizję na to, że da się trochę zawrócić to, w sensie... Tak. Tak, to się wszystko cywilizuje. Profesjonalizuje się i cywilizuje. Po prostu medium, nie wiem, weźmy nawet TikToka. On też, będą oczywiście kanały, które, nie wiem, ktoś może określić mianem pato, ale będą też miejsca, w których następuje coraz większa profesjonalizacja. Wiesz, jeżeli ktoś zaczyna myśleć o tym poważnie, to siłą rzeczy musi zastanawiać się nad warsztatem, tym, nie wiem, no tak mi się wydaje, takie rzeczy, i to warsztat na bardzo szeroko rozumianym, tak? Wydaje mi się, że profesjonalizacja wszędzie następuje. Nie oszukujmy się, w każdym medium pojawiają się wcześniej czy później pieniądze i jeżeli pojawiają się pieniądze, no to też pojawiają się jakieś normy, tak? Albo i tyle. I myślę, że dajmy trochę czasu, nie? No, trochę czasu. I to wystarczy popatrzeć na YouTube'a. Był taki moment, że miałem wrażenie, że robi się taka trochę wolna amerykanka i w pewnym momencie pojawiają się jakieś regulacje, rzeczy, które gdzieś tam, no nie, tutaj można, tu nie można. Ja uważam, że to jest jak najbardziej okej. Czy może nie wszystko, bo rzeczy, jeżeli algorytm decyduje, może zadecydować niesprawiedliwie, ale zawsze możesz się odwołać, coś z tym zrobić, nie wiem. Jeżeli to działa, super. Chyba ostatnimi czasy YouTube trochę bardziej zaczyna nadganiać sporo rzeczy. Ale było to związane z utratą części nakładów reklamowych po prostu, które ewidentnie po prostu duże korpo powiedziały nie, bo ich reklama pojawiała się w kontekście, nie wiem, przemocy czy czegoś. No i okej. To z drugiej strony, idąc cały czas tym tropem, bo ja nie ukrywam, że też będę chciał dużo rzeczy dla siebie wyciągnąć przede wszystkim. Ktoś przyjdzie też jeszcze. Stoją w kolejce. Szybko, bo jak szybko. Jak ludzie, twórcy wszelkiego rodzaju, bazując na twoim doświadczeniu, mogą wnieść
dobry wkład? W sensie, jak takie pojedyncze robaczki mojego pokroju mogą pozytywnie rozwijać tą branżę szeroko rozumianą? Ja podam bardzo prosty przykład. Jak widzę, że na moim podwórku ktoś zostawił butelkę po piwie, to wezmę ją, wyrzucę, żeby, bo to jest moje podwórko, tak? Mhm. Ja go nie wysprzątam całego, bo to nie o to chodzi, ale tak byłoby mi trochę głupio, jakby ktoś przechodził i zobaczył, że leży, nie wiem, butelka po... tak słabo, nie? I to jest tak samo ze wszystkim. No, czasami warto się schylić, czasami robić, po prostu w ogóle skupić się na robieniu fajnych rzeczy, wiesz, takich, im więcej jest dobrego kontentu jakościowo, ale też... grube słowa, ale moralnie, nie? Hmm? Róbmy rzeczy, czy w ogóle róbmy rzeczy, których nie będziemy się wstydzić. Ja zacząłem robić mój kanał, ten, który robię ja, po to, żeby stworzyć coś, co sam chciałbym oglądać. Z takim szacunkiem, hmm. Bo to o to chodzi. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy ja bym chciał być tak traktowany, czy ja... To wiesz... Realizacja czasami filmu, który ja robię, zajmuje mi 5 czy 6 godzin. Potem jest 300 ujęć. 300 ujęć w 3 minuty, tak? Mógłbym to pewnie zrobić. Tylko, że ja nie byłbym zadowolony. Ja nie chcę robić takich rzeczy. Po prostu ja byłbym niezadowolony. Ja mam założenie, że chcę... Trzeba rzeczy robić najlepiej, jak można w danym momencie. Jeżeli na tym etapie nie jestem w stanie tego lepiej zrobić, to już jest okej. Okay. Jeżeli mogłem to zrobić, to potrafię nakręcić drugi raz film, nie? Bo wiem, że mógłbym. Tak. Tak, bo mogłem, skoro... To jest kwestia takiego szacunku też do widza, ale szacunku do samego siebie. Ktoś mądrzejszy kiedyś ode mnie powiedział, że mnie uczył, że jak będę robił jakieś projekty, to żebym się nie skupiał na to, ile mi ktoś za to płaci, tylko czy zrobiłem to najlepiej, jak jest to możliwe. Bo nikt mnie później nie zapyta, czy ja ten projekt wziąłem x, czy 3x, czy 300x, tylko mnie zapyta, dlaczego ja to tak zepsułem. Powiedział, użył gorszego słowa, ale ogólnie nikt się o to nie zapyta. Ja miałem wtedy z 19 lat. Mi się zapytał. Mądre to takie. Tak jakoś staram się, wiesz. Czy projekt, który robiłem 2 lata temu, mógłbym zrobić teraz lepiej? Inaczej na pewno. Wtedy starałem... Ja mam, wiesz, kładąc się spać, zawsze mam, czy zrobiłem to najlepiej, jak mogłem. Okay. Bo jak mam poczucie, że mam, to trzeba wstać po prostu wcześniej i zrobić to jeszcze raz. To z pracy taki... Ale to ogólnie życiowo, to ze wszystkim. Okay. Kompletnie ze wszystkim. To jest tak, że jeżeli można coś zrobić lepiej, to róbmy to najlepiej. To się też mediów tyczy. Właściwie tyczy się wszystkiego. Nie? Tak mi się wydaje, że bądźmy najlepszą wersją siebie, ale nie taką na zasadzie, żeby być zwycięzcą, tylko po prostu, żeby robić rzeczy dobrze i być też dobrym dla ludzi. To... Nie mieć sobie nic do zarzucenia. Okay. A jak masz do zarzucenia, to przepraszanie i naprawianie, bo wiesz, każdy z nas popełnia, bo nie możesz sobie zdać sprawę właśnie wieczorem, że kurczę, można było to zrobić inaczej. No i ty trzeba czasami wziąć telefon i zadzwonić rano do kogoś albo przeprosić, bo słowo przepraszam to jest też jedno ze słów, które powinno być w słowniku każdego dorosłego człowieka i tyle. Co, ja mam tylko... To nie jest uwaga, zarzut, absolutnie. Wątpliwość jakaś taka, która mi się rodzi w związku z tym, że... Powiedz, jak bardzo się mylę. Skąd czasami mnie pytają ludzie, a jak uważasz? Ja mówię, tak, ale kim ja jestem, żeby ci o tym... Czy wiesz co, po to rozmawiamy, że ja chcę się trochę wyprowadzić z błędu z kimś mądrzejszym od siebie, a dwa, że masz dużo większe doświadczenie, dużo większe zaplecze, więc jesteś w stanie dużo szerzej na to spojrzeć. Ja mam takie coś, co mi bardzo przeszkadza w takim całkowitym pochłonięciu się w tej jakościowej pracy jest to, że niezależnie jak dobrze zrobię swoją pracę, to finalnie gdzieś na końcu jest liczność, widz, ktoś, kto to będzie konsumował. I przynajmniej ja mam tak, że bardzo duży nacisk kładę na to, co tam się odbędzie po drugiej stronie, jak ktoś zareaguje. I to mi bardzo często przeszkadza, w sensie, że trochę czasami mam takie wrażenie, że przez to, że na przykład, nie wiem, to nie ma... To jest absurdalna weryfikacja, ale to przez to, że nie ma tu dużo wyświetleń, to znaczy, że to było słabe na przykład. W sensie jakieś takie połączenie, błędne takie mam wrażenie,
że ono jest błędne, tylko jakoś nie potrafię się... Miałem tutaj przyjemność rozmawiać z kilkoma muzykami, którzy mają podobne troszkę, w sensie, że jeżeli nie jesteś w stanie się przebić, to znaczy, że prawdopodobnie robisz coś źle. Nie, to oznacza tylko i wyłącznie, że się jeszcze nie przebiłeś, że wiesz, bo to jest kwestia tak wielu rzeczy, a czasami po prostu szczęścia, bo też o tym zapominamy, bo są ludzie, którzy są bardzo pracowici, robią różne rzeczy, a na pewnym etapie jeszcze coś tam nie zatrybiło i tyle. Raz, że zmieniają się algorytmy, a wiesz co, ja rozumiem, że no każdy z nas chce, żeby żeby wszystkie rzeczy były masowe, tylko można to znaleźć, to bardzo ważne, nawet swój projekt mógłbyś zrobić w ten sposób, że to, wiesz, nagle by zaczęło... Tylko pytanie, czy właśnie rano miałem zęby, można patrzeć w lustra, nie? Bo to o to się, wiesz, no... Jest masa metod, które powodują szybki wzrost. Nie wiem, jakieś rzeczy bajtowe, jakieś rzeczy... Kontrowersja. Tak, albo szczucie, tylko... Że no, nie wiem, nie sądzę, że jesteś człowiekiem, który by chciał w ten sposób po prostu funkcjonować. Ja sobie nie wyobrażam, na przykład ja robię swoje projekty, zakładam od razu, że jeżeli czegoś nie lubię albo coś mi nie odpowiada, to ja o tym po prostu mówię. Koniec. Bo ktoś mi pyta, a co myślisz? No, mówię, ja mam zasadę życiową chwalenia ludzi i mówię, o to mi się podoba. Bo to powoduje, że powstaje więcej fajnych rzeczy. Jakbyśmy się bardziej skupiali na tych rzeczach, które są dobre i ten niż no, będzie lepiej. Po prostu będzie lepiej. Fajnie się żyje w takim świecie, w którym możemy skupiać się na tym, że i wtedy też innym się opłaca iść dalej, nie wiem, ciągnąć do góry, bo o, tak. Okay. W sensie, bo jakiś czas temu trochę mi się w głowie ułożyło, że istnieje spore prawdopodobieństwo w dużej ilości przypadków, że nawet jeżeli będziesz ciężko pracował, nawet jeżeli będziesz robił niesamowicie dobrą robotę, a rano myjąc zęby będziesz myślał sobie i dobrze popatrzeć na tego gościa, to możesz nie odnieść takiego szeroko rozumianego sukcesu. Ale sukces definiuje każdy z nas. Co? To jest straszne, ale czasami mam tak, że jak skończę, bo jakiś tam pracuję nad jakimś zdaniem, chcesz by było... Mam taki moment, zwykle nie jem dużo rzeczy tych, których przygotowuję, próbuję i to jest wszystko, ale jest taki moment, kiedy próbuję to, zaczynam zazdrościć sobie, że to jem i wiem, że jest dobrze. I to już mi wystarczy, bo ja wiem, że jeżeli ktoś to zrobi później, to będzie miał taką samą radochę, nawet jeżeli dwie osoby to zrobią, bo to jest, nie wiem, z jakiegoś tam powodu, zajmuje dużo czasu czy coś, to będzie super, kurczę, będą mieli taką samą radochę i to jest fajne, nie wiem, no, złota też nie jest dużo, nie wiem. Diamentów też nie jest dużo. No, wiesz, mnie bardziej rozbawiło to, jakieś przeczytałem, że jeden publicysta lewicowy z drugim prawicowym spotkali się, nie wiem, w oktagonie. Że... tam któryś wygrał, nie bo ten, i że się przygotowuje do kolejnej walki. Nie wiem, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie wiem... Musisz z drugim szefem kuchni. Ale znaczy, nie wiem, wyobraź sobie sytuację, w której, nie wiem, pani Magda Gessler spotyka się z Robertem Makłowiczem w oktagonie. Ale to jest jakiś absurd kompletnie. Albo nie wiem, że na końcu tego spotkania brzydko my okładamy się po ryjach. No, znaczy, jest to dla mnie tak absurdalne. Czy niezrozumiałe przede wszystkim? To by było nawet śmieszne, gdyby to nie była prawda. Ja sprawdzie nie znałem, ani myślę, że tak, dla mnie przynajmniej nie była jedna ani druga z tych osób opiniotwórcza, tylko jak słyszę, że publicyści spotkali się w oktagonie. Znaczy, finalnie to, jak patrzę na takie sytuacje, bo to nie jest tak, że tam publicyści teraz coraz częściej youtuberzy sobie tam dają po gębach. Ja mam takie jedno zasadnicze pytanie, że już takiego, co się dzieje, że jak się kończy ta walka, to jak to jest, że na przykład ten drugi, ach, tamten miał rację, albo ja miałem rację, w sensie, że to... Znaczy, ja
Nie wiem. No, że drugi nie będzie pisał już teraz? Nie wiem, może się przygotuje do kolejnej walki. Znajdzie sobie kogoś mniejszego, nie wiem. Ten będzie miał większe doświadczenie w ringu. Żeby jasne, ja bardzo lubię boks, ale lubię boks zawodowy. Lubię oglądać zawodowców i... lubię te matawistyczne. Lubię boks i lubię oglądać golf, bo nie lubię brutalnych sportów, zawsze to mówię. Okay. Ale nie, lubię dobrą galę bokserską, nie będę tego ukrywał. Tylko to są zawodowcy, tak. O. Nie wiem. Wolałbym, żeby publicyści jednak zajmowali się czymś innym. No to tak. I na pewno to gwarantuje jakąś tam, nie wiem, wiesz, gdybyśmy podczas tego spotkania też zrobili coś, o czym mógłby napisać jakiś... tak, no to... Tak, myślę, że... Walki w kisielu? Tak. A propos kulinarów, co myślisz o... Może sobie wyciąć to, bo uważam, że temperatura kisielu nie powinna przekraczać 50 stopni, bo ktoś może się poparzyć. A przy walce trzeba wziąć to pod uwagę. Tak. Nie wiem, to jest jakiś absurd, tak? I myślę, że powinniśmy stworzyć własną, nie wiem, na przykład moglibyśmy robić to w pierogach ruskich, taki jako taki element, taki narodowy trochę, albo nie wiem, w kartaczach. W kartaczach. Różne w ogóle części kraju mogłyby wystawiać swoje zawodniczki i zawodników w potrawie regionalnej. No. Ja też sobie wyobraziłem walkę. Znaczy, ja się obawiam, że... Wiesz, jeżeli ktoś wpadł... prawa autorskie zaczynają obowiązywać, kiedy mamy już jakoś... więc od tego momentu ja jestem ojcem tego pomysłu debilnego. Żebyśmy nie zobaczyli tego w telewizji. Wiesz co, kiedyś myślałem, że takie programy jak Taniec z Gwiazdami nie mógł funkcjonować, ale później okazało się, że mogą. No nie wiem, no... Jeżeli kogoś to bawi, to super. Jeżeli komuś to sprawia, ja tego nie oglądam, mi się po prostu nie chce. Szkoda mojego czasu. Czy wiesz co, jak biorąc pod uwagę ilość serii, tam chyba już 10 czy 10, to mam wrażenie, że są ludzie, którzy mają... Znaczy w sensie jest popyt na to, trochę jak na to jedzenie marketowe, o którym rozmawialiśmy. No, ale to jest taka naturalna potrzeba człowieka, żeby tam podglądać innych. I stąd z tego to wynika. Sądzę, że to miał jakieś warto. Nie widziałem żadnej walki takiej właśnie w MMA, tak? Nie widziałem, nie ukrywam po prostu szkoda. Ale to zawodowy boks, tak, jestem gotowy zapłacić za dobrą walkę, nie? To tak. To lubię ludzi, którzy są sportowcami, lubię zawodników, a nie publicystów. No. Okej. Okay. Co ty najbardziej kochasz w kuchni? Takiej szeroko rozumianej. Dzielenie się jedzeniem. To jest, mówię, ta najbardziej atawistyczna część, która jest, to jest dzielenie się jedzeniem. Dzielisz się jedzeniem z przyjacielem, z rodziną. Jak ja robię projekt kulinarny, to ja zakładam, że moich widzów zapraszam do siebie, do kuchni, do serca mojego domu, do kuchni. Tam, gdzie... To też jest tak trochę, że kiedyś tam był piec, ludzie też spali. Jest masa rzeczy, które się z tym łączą. Mamy gdzieś tam wydrukowane takie wspomnienia jeszcze właśnie z dzieciństwa, gdzie mamy bardzo... proste, niejednokrotnie produkty, które były super i do tej pory sprawiają mi taką samą radochę. To, nie wiem, czy tak miałeś, ale jak ja wracałem z piekarni i niosłem chleb, to zawsze go na ciepło tam... Żadna piętka nie przeżyła tego, tej podróży. I to tak jest. To ja, wiesz, jak dom, który... Zaczniesz piec chleb w domu i dom, który pachnie chlebem, pachnie zupełnie inaczej. To jest ciasto drożdżowe. Są takie rzeczy, które gdzieś tam mamy i automatycznie ci pracują silnianki i masz... To, bo... Znaczy, jedzenie jest dla mnie zachowaniem społecznym, ale dla mnie dużo rzeczy jest zachowaniem społecznym. Ja to się tak mówię, lecąc samolotem, jak ktoś myśli, że będzie sobie przez 5 godzin spał, no nie pośpi przy mnie. Tak samo ja się potrafię przysiadać, jeżeli są wspólne stoły gdzieś, to ja wolę też usiąść przy takim. Lubię siedzieć przy barze, lubię rozmawiać z ludźmi. Kiedyś był taki problem trochę, bo to też mówili mi o tym restauratorzy, że robili duży stół, taki właśnie stół, i tam siadało stosunkowo mało osób. Ludzie wybierali pojedyncze stoliki. Ja siadam zawsze w takim miejscu. Rozmawiam z ludźmi, to bez względu, czy to jest Polska, nie wiem, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Lubię w takie miejsca. Tyle, fajnie. No. W sensie, bo to, nie wiem, czy jeszcze nie jest jakiś taki
brakuje mi słowa, ale jakiś właśnie ten element intymności, mhm. że nie wszyscy są może przekonani do tego współdzielenia posiłku. Bo to znaczy mi się wydaje, że to kwestia jest w ogóle, wiesz, no mamy dosyć trudną historię jako naród, mamy dużo różnych doświadczeń. Mieliśmy historię, kiedy nas nie było, później mieliśmy komunę. Zresztą nie byliśmy bardzo otwarci, no bo ciągle był jakiś wróg, coś się działo, więc może gdzieś tam mamy taki, musimy się nauczyć tego, że fajnie jest powiedzieć komuś, że cześć, mogę się tutaj przysiąść, super, skąd jesteście i ten, a co jecie? No, nie wiem. Myślę, że u nas się robi coraz bardziej normalnie, nie? No, fajnie. To jest super, to mi się podoba. Bo to się też zmienia. Mówię, kiedyś było, miałem wrażenie, że wybieraliśmy jednak te stoliki z boku, a teraz mam nadzieję, że ludzie będą przychodzili i sobie tam. Podoba mi się bardzo, zresztą sam jestem aktywnym uczestnikiem wszelkiego rodzaju foodsharingowych rzeczy. Piękna idea, w sensie coś, co od takich prostych jak to Food to Go nie sponsorują, ale to może być wasza reklama. Wykupowania mamy we Wrocławiu kilka naprawdę świetnych miejsc i za grosze tych rzeczy po takie jak jadłodzielnie. Nie mowa o lodówkach społecznych, tylko o jadłodzielniach. Genialne, w sensie to bardzo się cieszę, że to się w tą stronę rozrasta. A czego ci, w drugą stronę pozwól, że zapytam, a czego ci brakuje w gastronomii? To ja mogę to powiedzieć. I brakuje kuchni polskiej, ale taki, wiesz, problem jest taki, że w każdym mieście, w każdej miejscowości w Polsce znajdziesz miejsce, gdzie jest pizza lepsza, gorsza, nieważne. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy przyjeżdżają do ciebie goście z zagranicy, no i zwykle gorszy ich u siebie, ale jest mało miejsc, gdzie jest kuchnia, bo my nie mamy czegoś takiego pomiędzy. Mamy albo jadłodajnie, albo Przepraszam, jadłodajnie mówisz na przykład o barach mlecznych? Tak, takie miejsce. O, super, tylko masz kogoś zaprosić na obiad. Albo miejsca, w których ktoś ci wmawia, że kotlet schabowy to jest kuchnia polska. Nie jest, to mówię od razu. To jest wynik. Zaraz o tym powiem, jak chcesz. Ale że ten kotlet schabowy, który ma być częścią nieodłączną kuchni polskiej, ma kosztować 250 zł. Jedna i druga droga nie jest fajna. Nam brakuje takiego podejścia, jakie znajdziesz we Francji, we Włoszech. Są przede wszystkim rzeczy lokalne. To jest naturalne, że mi brakuje tego elementu pośrodku, wiesz? Takiego z jednej strony czasami mocno wymyślona kuchnia za ogromne pieniądze, a z drugiej strony kuchnia, w której ciężko jest posiedzieć, nie wiem, pobiesiadować, bo u nas to biesiadowanie trochę gdzieś tam kuleje. Nie, że możesz sobie usiąść, posiedzieć 4-5 godzin, nie wiem, gdzieś jedno, że w takim drugą klimacie pubu na przykład. Też, tak, to jest super, to jest super. No i co, dostaniesz tam jajka, dostaniesz rybę z frytkami, to jest super. I ryba z frytkami może być całkowicie przyzwoita w miejscu, w którym powiem, w Londynie tak nie miałem. Wyglądała. Później dostawałem idealnie trzymającą się panierkę, idealną rybę w towarzystwie świetnego piwa. Świetnie, świetnie. Proste. Tak, ale mam wrażenie, że tego brakuje. Ja bym chciał więcej kuchni polskiej w Polsce. Po prostu. Ja jestem takim lokalnym też patriotą i we Wrocławiu kuchnia wrocławska, znaczy... Znaczy ja rozumiem, że są różne podejścia do tego, ale ogólnie to nie jest tak, że pójdziesz komuś, już tak, tutaj od zawsze mieliśmy masę drobiu i jabłek i pokażę ci restaurację, w której jest masa rzeczy opartych o drób i jabłka. No nie ma takiej restauracji. No są różne wymyślone i lub bardziej rzeczy.
to tego mi brakuje. Ja bym chciał, żebyśmy mieli więcej takich miejsc, gdzie możemy zjeść fajne rzeczy. Mamy masę fajnych rzeczy z kuchni polskiej. Mamy masę produktów, które są super. Mamy produkty, które są unikalne dla nas, a tak trochę traktujemy po macoszemu. No, łatwiej zabrać gości, którzy przyjeżdżają z zagranicy na coś z kuchni obcej. No, to jest przykre. Ale to też... oczywiście, że wolałbym na przykład zabrać moją partnerkę do miejsca, gdzie może zjeść dobre polskie jedzenie, ale mam też wrażenie, że możemy się trochę poszczycić, że mamy dobre zagraniczne. Ale oczywiście, niejednokrotnie poziom z niektórych restauracji, no to jest świetny, to nie o to chodzi, tylko nadal brakuje mi właśnie czegoś takiego. Balansu. Tak, trochę takiej dumy, znaczy my się powoli tego uczymy, że wiesz, to jest masa fajnych rzeczy, które mamy, które się gdzieś tam robiło w domach, ale tak trochę wstyd, bo to jest nadal taki trochę, nie wiem, kompleks nie mamy prawa do tego kompleksu, my nie mamy do niego zwyczajnie prawa i nie możemy też naszym dzieciom fundować tego, żeby też im ten kompleks przekazywać. Byśmy być z tego dumni. Jest taka knajpa na Ostrowie Tumskim z takim jednym drapieżnikiem z Afryki. Lwia Brama. Tak. Uważam, że oni się trochę, w sensie, to nie jest dla mnie top of the top, ale uważam, że oni się właśnie choćby tego kompleksu tak wyzbyli. Tam jest trochę przaśnie. Tak, no. Okej. Okay. Znaczy ja powiem tak, nie uważam, że to jest złe miejsce, tylko nadal tego balansu ogólnie nam brakuje. Okej. Okay. Jaka jest kuchnia wrocławska taka regionalna? Mamy świetną rzecz. Nie wiem, czy wiesz, to jest jedyne miejsce, gdzie podawano ludzkie mięso. I teraz robi się ta hardkorowa część. Na hali, wiesz o tym czy nie? Nie. Mieliśmy jedynego seryjnego mordercę. Jedynego seryjnego mordercę, który sprzedawał te osoby przetworzone na hali targowej. Przed wojną. Mówisz poważnie? Tak, oczywiście. Złapano go, kiedy jedna z jego ofiar uciekła mu w święta. Naprawdę. To jest... polecam sobie w ogóle, chyba na ten temat film nagrał. No to my mamy takie smaczki. Ale tak zupełnie poważnie. Zresztą tutaj było zawsze dużo drobiu. Było Wrocław i okolice to były też sady. Sady pełne jabłek z jakimiś ogromami odmian jabłek. Część oczywiście poznikała, ale też wiem, że są projekty, które pomagają odrestaurować te sady. Kurczę, to jest super. Mamy jabłka i mamy drób. I to bardzo szeroko rozumiane. Czy kaczki, czy kur. I tutaj ta kuchnia była. Poza tym Wrocław... zawsze był tyglem, tak? Tu była masa różnych narodowości, więc te rzeczy, które wnosiły poszczególne nacje, jak najmniej, były bardzo mocne wpływy i kuchni z południa, i z zachodu, a kuchnia jest też procesem, bo to też jest bardzo ważne. My mamy teraz napływ ludzi uciekających przed wojną, ale w latach 50. mówiło się, pan z Wrocławia, bo ja też ze Lwowa. To było normalne. Tożsame. Tak, okay. Pan, bo ja też z Lwowa. I moi dziadkowie ze strony mojej mamy przyjechali ze wschodu. I to jest... ta kuchnia tutaj, myślę, że... No, ta najbardziej... Plus oczywiście dziczyzna, ale to jak wszędzie. Mam tutaj też trochę lasu, jak na nie patrzeć. Grzyby, takie produkty, które tutaj były zawsze, nie? No, nie, że w ogóle kwestia dziczyzny to jest konkretnie kolejna rzecz, że my właśnie nie jemy dziczyzny, bo jest albo potwornie droga, albo trudno dostępna i to też jest. Ja widzę u moich widzów, że co jakiś czas dostałem kawałek, jak to zrobić, a czasami też szefowie kuchni o to pytają. Krzysiek, bo my akurat, jeżeli chodzi o dziczyznę, to jemy ją od zawsze i też potrafię ją zrobić. Też duże doświadczenie w domu miałem z tym. I wiem, jak to zrobić, ale nie mamy kultury jedzenia dziczyzny. To jest w ogóle... Ja sam nie miałem chyba, będąc tam w kilkunastu miejscach,
nie wspominam, próbując nawet, nie żeby mnie coś zaczarowało, urzekło, ale z drugą stronę na ślubie moich rodziców, drugi mnie, że jeszcze w brzuchu, przyjechał pan z wiosek kilku dalej i żył z dzika świetnie zrobionego. Właśnie. Bo trochę faktycznie nie ma takiego fajnego miejsca, żeby... bo kuropatwy, marzanty, jeleń, dzik. Sarna. Sarna. Tak. Sarny nie jadłem chyba nigdy. No, ale to znaczy, wiesz, no, można oczywiście tam być zwolennikiem, być przeciwnikiem polowań, ale funkcjonuje dziczyzna jako produkt chociażby. No, nie jemy. Nie jemy. Czemu ten schabowy nie jest polski? Bo to jest wymysł komunistów. W ogóle nie ma czegoś takiego, jak poszukasz w książkach kucharskich sprzed wojny, nie ma czegoś takiego. Schabowy to była odpowiedź na to, żeby ludziom wtłoczonych, nie wiem, robotnikom do Nowej Huty, średnio czytacy pisali, żeby im dać powiew tego luksusu pańskiego. Wiener sznycla? Dokładnie, żeby opanierować. Natomiast zamiast dobrej jakości mięsa weźmiemy po prostu kawał schabu, opanierujemy go 42 razy i będziemy mieli tego dużo i to jest, no nie ma czegoś takiego, żeby było jasne, schab jest super, mamy w ogóle, to też jest bardzo, mamy naprawdę świetną wieprzowinę, tak, która jest polska, jest świetna, mamy też wieprzowinę złotnicką, która jest w ogóle top of the top, tylko mamy ciekawsze rzeczy niż ten, my mamy, mówi się, że jest taki deser, bo są dwa takie topowe desery włoskie, jednym jest tiramisu, a drugim jest babka w rumie. I ta babka w rumie najprawdopodobniej to jest wkład w ogóle Polski do kultury kulinarnej. Taka babka, która pływa sobie, jest mocno alkoholowa. I to najprawdopodobniej jest potrawa, która powstała na dworze króla Leszczyńskiego, bodaj, który nie przepadał za suchą babą drożdżową i jego kucharz wymyślił, żeby tę babę maczać tak. Tak, i to jest we Włoszech, to masz obok tiramisu to też funkcjonuje na południu Europy, a to najprawdopodobniej jest w ogóle wpływ kuchni polskiej. My mamy takie rzeczy, tylko że jeśli ich nie je, u nas zostało jakoś tam wyparte, no wiesz, niedobór produktów w okresie komunizmu był taki, a nie inny. No mieliśmy dostęp do wieprzowiny, ale do części rzeczy nie mieliśmy. No, tyle. Mamy fajniejsze rzeczy niż schabowe, bo ja schabowego lubię, tylko nadal, kurczę, są fajniejsze rzeczy. A jak ty patrzysz na kwestię rozwoju gastronomii? W sensie, nie mówię, czy ona się dobrze rozwija, czy źle, bardziej w którą stronę idzie? Wiesz co, myślę, że nikt nie wie. Taka jest prawda. Myślę, że nikt nie wie, ja mogę mówić tylko o tym, czego bym chciał. To właśnie chciałbym więcej kuchni polskiej, ale myślę, że tak naprawdę to jest wróżenie. Nie wiem, szczerze nie wiem. Pewnie to będzie też determinował rynek. Bo ja czasami projektuję też takie biznesy. Kiedy projektowałem biznes kulinarny oparty o kuchnię ukraińską przed wojną jeszcze, wtedy to było trochę inne. W tej chwili bym pewnie na taki biznes się zdecydował, bo mam taką ilość gości, że w tej chwili to już nie jest nic nowego i pewnie bym się na to nie zdecydował, ale wtedy było czymś. Myślę, że będzie więcej takich miejsc też dedykowanych my jak społeczeństwo staliśmy się mniej mono... Znaczy, jesteśmy mniej tak naprawdę, znaczy jest tutaj znowu odsetek Ukraińców, ludzi, którzy przyjechali i ta kuchnia się będzie zmieniać, pewnie będą się też lokale pojawiały, ale to jest jedyne, co mi przychodzi, że myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. W Wrocławiu jest bardzo dużo gości ze wschodu, więc pewnie tych miejsc też będzie więcej. Różnej też jakości, żeby było jasne, bo to... Warto dzisiaj otwierać lokal gastronomiczny? Znaczy pytanie w ogóle, czy warto otwierać lokal gastronomiczny, bo zacznijmy od tego. Okay, wyobraź sobie sytuację, że otwierasz miejsce, na samym początku będziesz musiał komunikować z ludźmi wkurzonymi, bo głodnymi. Okay. Bo to jest czekadełko, ale może nie wystarczyć. A jest ogromne niebezpieczeństwo, bo jest to jednak zbiorowe karmienie ludzi. To jest problem, bo...
powiem inaczej, jeżeli sam to tylko będziesz robił, no może tak, tylko czy jest to w kategoriach biznesowych? Nie wiem, no... Bardziej chodzi mi o to... Jest to bardzo niebezpieczne. Czy znaczy, myślę, że to jest tak jak granie w kasynach. No bo ten poziom zwrotu jest stosunkowo mały przy dużym ryzyku. Możesz komuś zrobić krzywdę. Albo ktoś z twoich pracowników może komuś zrobić krzywdę. Poza tym wszyscy są niezadowoleni. No, nie wiem, ja powiem ci, że ja nie wiem, czy to nie jest na zasadzie naprawdę ruletki. Może się bardziej w kasynach opłaca grać. Nie, żebym namawiał kogoś, ale możliwe, że jest to lepszy sposób zdobywania pieniędzy. Okej. Okay. Jak się popatrzy na różnego rodzaju... Oczywiście, jakby to też jest jakiś worek, ale ja mam takie wrażenie, że ludzie nie do końca wiedzą, na co się piszą. W sensie, że... Wiesz co, ja mówię osobom, które przychodzą do mnie i mówią, Grzesie, chciałbym zrobić biznes gastronomiczny. Ja im proponuję, żeby przynajmniej przez tydzień pracowali w jednej z dużych sieciówek. Typu takich z kurczakami, ale sieciówek takich ogromnych. Mówią, dlaczego? Po pierwsze, będziesz wiedział, z kim będziesz pracował w przyszłości. Będziesz miał większy szacunek do ludzi, których zatrudniasz. Zrozumiesz parę rzeczy, no bo to jest tak, otworzę sobie knajpę, otworzę sobie restaurację, otworzę sobie pub, bo zawsze jak tam byłem, to dobrze się bawiłem. Tylko nie zdawałem sobie sprawy z tego, że są ludzie, którzy w tym momencie są w pracy. Ja mam świetne skojarzenia z tym. No tylko, że okazuje się, że w tym momencie ja się już dobrze nie bawię, no, bo to jest taki trochę pomysł, że z mojego hobby zrobię sobie biznes. No może się i da, tylko to już jest zaczyna być, trzeba tam płacić rachunki, trzeba zapłacić ludziom, nie wiem, podchodzę do tego biznesowo, to się, mogę to bardzo lubić, ale no gdzieś na końcu jest jakiś bilans. Finalnie jest tam znak równości, musi się zgadzać. Tak. Stąd ta moja słodko-gorzka relacja z gastronomią, właśnie mi się wydawało, ja byłem tym marzycielem, romantykiem, który myślał, że och, teraz będę tańczył w kuchni do walca. Znaczy, wiesz, no... Jakieś byłem świadkiem, bo robię dużo sesji, kiedy byłem świadkiem takiego studia kulinarnego, gdzie była jedna osoba, która była od ustawiania takich listków na potrawie różnych, a druga jej asystowała. I myślałem, że to całkiem fajna praca, że asystujesz osobie, która wkłada listek potrawy. I tych osób tam była cała masa i robi jedno danie. No to tam tak wyglądało, ale było to absurdalne i okazało się, że nie zgadzało się finansowo w żaden sposób. Ale podejrzewam, że przez chwilę te osoby bawiły się świetnie i było to tak, no. Znaczy jakieś robiąc selekcję win, musiałem nakręcić filmy o tym. Wiem tak, że nawet nie pijąc, tylko próbując, tak? Stwierdziłem, że musiałem o 7 rano wstać, bo żeby... Ja myślałem, Boże, to ja miałem ochotę na pospać, nie wiem, zjeść śniadanie. A wyobraź sobie, że musisz od rana zająć się winem, nie pijąc, ale wiesz, płucząc... To jest straszna praca. Wcześniej wydawało mi się, że to jest świetny pomysł w ogóle na życie. No, kurczę, wstajesz, pijesz wino, super. No nie, to powiem, zdradzam od razu. Znaczy, chyba, że ktoś jest zawodowym alkoholikiem. No, w każdym innym wypadku to nie jest fajny model, naprawdę, bo co ci mogło nawet sobie... No nie. Otwierasz 15 butelkę na przykład, nie pijesz tego, no ale ty już nawet jesteś w stanie patrzeć na tą etykietę i na te opary. Bo zacząłeś o 7 rano, tak? I tak myślisz, no nie. I to nie jest w ogóle fajny model, jeżeli ktoś sobie wymyślił, że będzie tak... To fajnie wygląda na filmach. No. Chyba, że ma alkoholowy pomysł na życie, no to... Tak, no to może, chociaż wiesz, ja mi się wydaje, że to wcześniej czy później to jednak jest tyra. Ciężka fizyczna praca. Tak. Ja pamiętam, jak byłem na degustacji win w jednej z knajp we Wrocławiu i przez dwie i pół godziny sommelier opowiadał nam o szkle. Raz, że byłem zaczarowany, ale tak na końcu sobie pomyślałem, ile możesz mówić o kieliszkach? W sensie, że jakby jak dużo, oczywiście ten to nie tak, że on po prostu mówił, tam czytał z kartki, naprawdę wiedział bardzo dużo i to wszystko się pokrywało w rzeczywistości. Ale myślę sobie tak, ile można o szkle mówić? W sensie, jak dużo może być tych szklanych rzeczy? I to... Wiesz co, mi się zdarzyło pić szampana w Paryżu z butelki, więc może mi w ogóle rozumiesz, w takich kartkach ja nie mam żadnego z tym problemu. Tak zdarzyło mi się, bardzo dobrego szampana.
zupełnie nie w temperaturze, której powinien być serwowany, na ulicy w Paryżu, tak? Więc no, no tak. No. Jakie ty masz takie najbardziej odjechane przeżycie kulinarne? Ojej. Poza szampanem. Nie, to nawet nie tak. Odjechane czy super dobre. Coś, co bardzo dobrze wspominasz. Myślę, że super straszne. Chyba, że była jakaś tragedia, o której... Nie, no ja mogę opowiadać właściwie o wszystkim, bo to, jestem gadułą niestety. Coś, co cię zwaliło z nóg. Wiesz co, chyba... To jest tak trochę jak przez długi czas też malowałem, zajmowałem się projektowaniem, to jakiś twój ulubiony kolor. Nie wiem, podobają się jakieś zestawienia. Co to są chyba bardziej, nawet od samego jedzenia, to emocje, jakieś rzeczy, które były z tym związane. Coś, co robiłem albo pierwszy raz, albo... I to dużo. Tak, wiesz, prawda jest taka, że mi każdego dnia coś fascynuje. To ja nie mam takich... Jakbym uznał, że już coś takiego miałem, to nie wiem, bo myślałbym o tym, żeby się po prostu karmić pozaustrojowo. No bo ja myślę, że ja mam to przed sobą, to jest pierwsza sprawa. A jest cała masa jakichś takich fajnych emocji, takich rzeczy. I to też raz, że jadłem jakieś rzeczy, próbowałem, ale też tak jak widziałem ludzi, którzy pracują, którzy byli bardzo mocno wyspecjalizowani w czymś, robili takie rzeczy właśnie abstrakcyjne, jak mówiłeś o tym szkle, nie? Że tak patrzysz, jaka wiedza. Już nawet nie widziałem, że ten, jak ktoś ci nagle otwiera takie drzwi i widzisz tam zupełnie inny świat, bo w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy, myślisz, jaki jestem głupi, ile takich drzwi jeszcze jest. I to jest takie super, nie? Ale nie, mam pomysł, mam rzecz, która mnie rozwaliła. Okay. To było w Ukrainie. Jadłem moim zdaniem jeden z najlepszych blinów. To jest mocno też importowane, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale te bliny jadłem na zapleczu warsztatu samochodowego, przygotowane na takiej butli z palnikiem, gdzie pani po prostu ledwo patrząc, zrobiła je w ten sposób. Ja chciałem mieć tak, jak lubię, czy to był kleks, ten był gorący, idealny, po prostu idealny. To był, a pierwsze takie zestawienie jadłem w ogóle w Paryżu u całkiem niezłego szefa kuchni. Tylko ten blin był lepszy. Był idealny. Ona nie patrzyła, zrobiła to tak, o, w ogóle, wiesz, I na tym była kwaśna śmietana, kawior. I to oczywiście na pewno tak nie robiłem, ale to powinno się podawać w towarzystwie schłodzonej mocno wódki. I tam tego tak nie... W opcji i tej paryskiej, i tej ukraińskiej jadłem to w tym samym zestawieniu. Ukraińska była o niebo lepsza. Ta pani wiedziała wszystko. Ona mogła patrzeć, one by się usmażyły. Po prostu jest taki moment, kiedy widzisz taki poziom... Ona miała to w DNA wpisane. Po prostu ona by je zrobiła zawsze. Podejrzewam, że gdyby było zimno, ona by to zrobiła. I to jest taki poziom... Znaczy, ty wiesz, nigdy tego tak nie zrobisz. Nigdy. To musiałbyś tam po prostu siedzieć z tą panią, wiesz, jak w Karate Kid. Tutaj, bliny, lewa ręka, prawa ręka, chlas po uchu. A i tak byś nie... To jest ten poziom, nie? Shaolin normalnie. Ludzie robią jakieś rzeczy... Są przesiąknięci. Tak, to jest to u niej, ale też gdzieś we Włoszech byłem w takim miejscu, gdzie robiono makarony, to któreś pokolenie z rzędu robiło te makarony i tam była produkcja i w pewnym momencie ci właściciel mówi, że wiesz co, musisz pojechać tam w dwie miejscowości dalej i kupić u konkretnego faceta ziemniaka. No i wszystko stoi, nie? Wrzucił z tym ziemniakiem, oni go ugotowali, dodał go tam, mówi, o, teraz jest dobrze. I on przechodząc, wiesz, po prostu ze mną, myśmy sobie poczekali, tam oczywiście kawa u mnie, jedna, druga, trzecia, to zrobił, o, teraz jest już dobrze. On był geniuszem, tak, więc i to nie było, on mówi, teraz, bo tam struktura była nie taka, nie byłem w stanie dostrzec różnicy. Myślę, że pytałem jego samo, mówi tak, że ojciec wie, tak, że to on miał rację, ale ja pytałem, czy no może kiedyś będę potrafił. To taki poziom abstrakcji, nie? No to te dwie historie
I w ogóle wydaje mi się, że historyki, nie pamiętam jak nazywa się na Netflixie taki, gdzie oni jeździli po całym świecie właśnie do takich miejsc, gdzie tam mama z babci okay. gotuje od lat to samo mhm. i pół świata tam się zjeżdża mhm. po to, że to jest pewien taki, że jakby miał opisać miłość do jedzenia, że to jest właśnie miłość do kuchni. Powiedziałeś coś, co ja muszę o to zapytać i niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź. Jak utrzymać tam, chyba że ja coś źle zrozumiałem, ale tam taką codzienną pasję, codzienną zajawkę, chęć do doświadczania. Bo to bardzo proste. Oni mamy bardzo krótki czas. No, żyjemy kilkadziesiąt lat. Jak mamy szczęście, trochę dłużej czas. Wiesz, no, pytanie sobie wybierzemy. Może być to, czy są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale jeżeli masz wybór, jeżeli to jest taki dzień, że możesz wybrać między tym, że byś się nadal cieszył jak dziecko i miał radochę z tego, że jesteś, to rób to. Tak mi się wydaje. Znaczy, to jest jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, żeby ja ludziom zwykle nie mówię, jak, że ja mogę mówić jak ja żyję, ale to jest super. To jest super, kiedy wymieszasz jakieś dwie... W ogóle ja kocham kuchnię za to, bo to jest taka współczesna alchemia. Dużo, w ogóle jest dużo chemii, dużo takich rzeczy, dużo fizyki. Jak masz świadomość oczywiście jakichś procesów i to jest super. Ja się czuję, wiesz, jak dzieciak w tym momencie. To jest super, bo coś tam próbuję i masz tą radochę, że powstaje coś nowego. Zmieniasz stan fizyczny, nie wiem, coś się z czymś łączy. Masz... I na ciebie to zaskakuje. O, to może trzeba to coś... To jest proces. W ogóle najfajniejsze w kuchni jest to, że kuchnia jest procesem. Nie jest czymś skończonym. A danie gotowe? Nie jest takim... zwieńczeniem? Na tę chwilę. Na dzisiaj, na teraz. Okay. Jutro możesz zrobić. Wiesz, czasami jest tak, że weźmiesz trzech kucharzy, którzy będą mieli te same produkty w tej samej kuchni. Zrobiłem trzy różne. I ten sam przepis. To fajne jest to, że... Znaczy w ogóle te niedoskonałości. Mamy taką tendencję, że nasza kuchnia ze względu na to, że no, możemy kontrolować dużo procesów, to ona się staje taka... Często jałowa, dlatego właśnie używamy palników, palimy coś, żeby dodać tego zapachu ogniska, tego zapachu, który gdzieś tam mam jeszcze z jaskini wyciągnięty. Fajne. Ty mówisz w tak tak ładny, piękny sposób o tym, że mi się wydawało do tej pory, że mam jakiś tam poziom wrażliwości. Okazuje się, że on jest bardzo daleko. Znaczy, wiesz co, to nawet nie o to chodzi. Wydaje mi się, że ja wybrałem kulinaria nie dlatego, że policzyłem sobie, że to jest świetny biznes, okay. tylko dlatego, że tak chciałem. Ja to lubię, wiesz. I to jak im dłużej się zajmujesz czymś, co lubisz, no to masz... I dzielisz się tym i to jest tak, że jak stoję u rzeźnika w kolejce, to pani mówi, a co z tego zrobić, a jej powiem, co z tego zrobić, a później ją spotkam za dwa tygodnie i mówi, że wnuki zjadły i że super. A pan coś zrobi? Nie, no ale to jak zrobić? No to tak, to jest fajne. Wiesz, jak masz... Ja to robię dlatego, bo ja bardzo chcę. Bo ja lubię to robić, ja lubię karmić ludzi, lubię gadać o jedzeniu. Lubię czytać o jedzeniu, lubię oglądać zdjęcia jedzenia. To zresztą pokazywałem ci mojego Instagrama. To właśnie na początku oglądać mojego Instagrama, bo to kiedyś właśnie mówiłem, że no, usłyszałem kiedyś, że na Instagramie są tylko treści jakieś tam. Mój Instagram to jest Instagram o jedzeniu. Prawda? Prawda. Prawda zdecydowanie. Ja lubię oglądać filmy o jedzeniu. Ja wiem nawet, czy o to się zaczęło. Jest taki przepiękny film. Jest to chyba średnio popularny w Polsce, nazywa Uczta Babety. I to jest film, który zobaczyłem w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, jak miałem może z 11 lat. Były takie zajęcia dla dzieciaków. O sztuce pokazywano nam film, ja tam to jeździłem. I on w ogóle... To jest film... Tak naprawdę opowieść mocna, fabularna. Jeden z ładniejszych filmów, jakie w ogóle widziałem. I on mówi, chcę to robić. To ma sens. To jest film o... Zresztą zobaczcie sobie sami. Ale naprawdę, to jest taki... Uważam, że to jest film, który strasznie dużo zmienił. Już się z 11 lat. Myślałem, o, chcę. Tylko wiedziałem, że nie mogę... że muszę mieć narzędzia do tego, żeby robić te kulinaria tak, jak będę chciał. No i to trochę to czasu zajęło. Dlatego zacząłem to robić jako stary człowiek.
Okej. Okay. Masz jakąś taką... I to też przede wszystkim dla mnie, nieważne, czy ktoś też skorzysta. Na co w gastronomii takiej szeroko rozumianej, co jest teraz być może mało dostrzegane, albo mało, brakuje mi słowa, uważane, a warto by było zwrócić na to uwagę. Znaczy, jeżeli chciałbym robić biznes gastronomiczny, czy jeżeli bardziej jako gość, jako smakosz, jako konsument. Wiesz co, wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, czy jako... Znaczy jako gość to chyba nie wiem. Tak naprawdę ja zawsze przychodzę i staram się, jeżeli jestem w miejscu, na temat jakiejś kuchni nic nie wiem, po pierwsze pytam się ludzi, którzy serwują te rzeczy, co jest fajne, i mówię, że jestem pierwszy raz i chciałbym wrócić, po czym wrócę. Bo to jest super, bo może ktoś ci jakieś super rzeczy powie. To uczciwe bardzo zresztą. No ale, bo ja nie wiem, poza tym jak nie wiem, jak się czyta gnocchi, to nie mówię, że chcę gnocchi, tylko pytam się, jak to należy przeczytać. Bo nikt nie z nas, nikt z nas nie wie wszystkiego. Ja zawsze tak mam, ja nie wiem, jak to przeczytać, nie znam na przykład danego języka, nie wiem, spotkałem się... No, teraz pewnie mam mniej takich rzeczy, no ale ja zawsze tak mam, że ja zawsze pytam. Wiesz, no ktoś coś pracuje, może coś fajnego, może... O, to tak jest z tymi pielmieni też w tej chwili. W Polsce właściwie rzadko kiedy podaje się je z octem. Nie wiem, czy widziałeś, że normalnie na Ukrainie spodziewam się, że się podaje z octem. Masz ocet po prostu i zamiast śmietany. No ale jak pierwszy raz mi tak podano, to pytałem, dlaczego tak jest, nie? Znaczy tak jakby na Ukrainie, dlaczego tak jest? To fajnie, bo to... Trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu, jeżeli masz na to ochotę, a jeżeli nie masz, to nie musisz. Ale ja tak mam, że... A to mówię, to jest moja... Jestem chłopem z internetu, nie słuchajcie mnie. Naprawdę, bo to jest... Ja lubię... No najwyżej nie będzie mi smakowało, albo... Są takie też smaki, których musisz się nauczyć. Ja się... Tak jest z kawą, nie wiem, z piwem, z jakimś... Żeby dopiero po jakimś czasie zaczynasz rozumieć jakieś niuanse i że... W ogóle umawiajcie się z nim, na pewno ma dobrą kawę. To nie. Cześć, czy mogę już... Ja na kawę, ale nie pogadać. Jest, bo... Jestem ponurym żniwiarzem. Tak? Ja w ogóle, tylko pokażę. Zrób taki odcinek w listopadzie. Jestem ponury, taki facet za kawę. Tylko... Zastanawiałem się, co będzie, jak skończy mi się kawa. Pytam dlatego, że... Ja mam wrażenie, że pojawia się coraz więcej rzeczy, w sensie coraz więcej ciekawych rzeczy, coraz więcej propozycji i bardziej pod tym kątem myślałem, że może masz jakąś taką, nie wiem, złapałeś jakąś taką fajną ideę albo dostrzegłeś coś takiego, że wow. Znaczy, pomijając to, że dla ciebie bardzo dużo rzeczy jest, wow. Tak, mnie cieszy dużo rzeczy, to prawda. Wiesz co, to może tak, czasami warto jeść w miejscach, za które, jak patrzycie, że nie dalibyście złamanego grosza. Okay. Jest takie miejsce we Wrocławiu, jest takim typowym azjatyckim barem, gdzie średnia wieku na kuchni jest wyższa niż mój wiek. Są starsi ludzie ode mnie. Nie, ale tak poważnie, to są ludzie tak 60-70 lat. Tam sobie pracują na tych patelniach. Robią fajne rzeczy. Miejsce wygląda... Jest smacznie? Bardzo. Okay. Bardzo. Bo tutaj niedaleko, pomijając nazwę, jest takie miejsce azjatyckie, ale tam nie tyle, że nie dałbym zmalonego grosza, tylko ciężko jest stać koło tego budynku, bo w sensie i to nie chodzi o zapach, że taki jest zapach kuchni azjatyckiej, tylko starą fryturą śmierdzi. No to... No to tutaj jest okej. Okay. Okej. Okay. To jest tak samo jak z glutaminianem w ogóle, bo to mamy z tym, że w Polsce jak powiesz GMC, to w ogóle wszyscy od tego poumieramy. No nie umiera się od tego. Nie polecam, ale też nie mówię, że życiu. Jeżeli to jest... Trochę mam takie wrażenie, że to jest narzędzie. Jak krzykowałem pewne dania u siebie w cateringu, zamawiałem workami to, ale to tylko po to, że przepis tego wymagał, w sensie... Ja wiem, tylko wiesz, bo my też... To jest... Ja pamiętam, jak zrobiłem film o karbonarze, ja tam na końcu mówiłem wprost, jeżeli... Ja nie robię karbonary
Znaczy ja robię ją tak bardzo klasycznie, ale jeżeli masz ochotę do tego coś, to się dodaj, jak ci tak smakuje. W ogóle ostatnio też jestem zapytany, to czy, jakie zestawienia smaków są odpowiednie, widz mówi, bo ja lubię wszystko. To jest wszystko. Dlaczego ktoś ma ci mój, być może dla twojego, nie jestem dietetykiem, nie? Być może jemu jest potrzebny, mimo że to nie będzie smakował, może smakować komuś tam jeszcze, może smakować. Kurczę, róbmy, właśnie to jest fajne, że nie ma takich, wiesz, że jak... Są jakieś złote w takiej wielkiej księdze, no nie, gęsim piórem zapisane. Nie, znaczy za wyjątkiem rzeczy, które są niebezpieczne. Nie? Tam była jakaś taka fala ludzi, którzy namawiali do jedzenia grzybów, które są uznawane powszechnie za trujące. No to nie, no nie. To mówię, to nie, ale jeżeli to w ogóle tak... Mówisz o tych, co jedzą muchomory na przykład? Tak. Nie, no właśnie to mówię, to jakieś takie... Ale jeden znajomy szef mi powiedział, że on to z domu, więc on tego nie podaje u siebie. Włoch, zresztą idą to, mówi, ale u niego, on z bratem zawsze jedzą tak pulpety, że pulpety wszystkie przekrawają, smarują obficie majonezem i podają, bo tak lubią od dziecka. Ja to u siebie w restauracji nie podaję, ale zjesz z nami, było bardzo dobre. No i co mam powiedzieć? To, nie wiem... Czy generalnie więcej radochy, nie? Większość rzeczy, które w tej chwili mamy, to jest wynik błędów albo jakichś eksperymentów, więc super, no. Coś nam sfermentowało, coś zostało, no. Znaczy w ogóle gotowanie z tego śmietnika takiego typu, zbieram wszystko najlepsze chyba. Ale tak. Uwielbiam. Znaczy, wiesz, no, kurczę, no, bo ja nie jestem wegetarianinem, ale mam dużo w ogóle przepisów wegetariańskich, się ostatnio znalazłem, bo okazuje się, że... Znaczy, jak już jem mięso, to ja uważam, że to jest też taka kwestia odpowiedzialności za to, za bycie mięsożercą, że no jedz wszystkie elementy. Mnie też zaskoczyło, że łatwiej zjeść, nie wiem, nogę, część zadnią, niż na przykład język danego zwierzęcia. Czy tak czasem się zastanawiam, że właściwie różnicy nie ma żadnej. Z drugiej strony wolę to, co na wejściu, niż na wyjściu, więc... Znaczy logika jest dosyć pokrętna. Okej, powiem, że każdy będzie to na samą ochotę. Znaczy ja też nie jestem jakimś... nie żebym jakoś tam walczył mieczem o to, że nie do karbonary śmietan. Jak chcesz, to jedz. Znaczy... Ale też z drugiej strony uważam, że fajnie jest pojechać sobie, nie wiem, jeżeli macie okazję, pojechać sobie do sklepu, kupić guanciale, nie wiem, czy to jest, dobrze wymawiam, pod gardle, żeby zobaczyć, o co chodzi, dlaczego to jest taki... Tak, że ta carbonara... Że można zjeść surowe jajko wymieszane z... Że to jest nawet sama... Okej, to ja tutaj kupuję to podejście na zasadzie, że to jest bardzo ciekawe. Znaczy ja mogę pokazać, ja to robię tak, taki jest kanon. Ostatnio chyba zrobiłem... Alfredo. I od razu powiedziałem, że to jest wersja, jak się to robi w Stanach Zjednoczonych. Bo to jest, mówię, kuchnia amerykańska jest specyficzna, bo tam adoptuje się do warunków lokalnych różne potrawy, czasami zostawiając ich nazwę, niekoniecznie charakter. I pamiętam, że też dużo osób się pisało, ale to nie jest tak, jak to z Rzymu. Ja mówię, ale ja powiedziałem to w pierwszym zdaniu. Ja chciałem pokazać, jakie jest podejście Amerykanów z takim właśnie tym do kuchni włoskiej. A jaka różnica w oryginale? Tam wszystko, tak naprawdę wszystko. To tam była też śmietana w ogóle. Taki sposób, jak się robi, to jest prostszy. Okej. No, tak samo taką rzeczą, która strasznie wywołuje zawsze, bo ja mówię, zawsze opowiadam o tym. Zadałem ci pytanie. Myjesz kurczaka? Jak przynosisz? Tak. Po co? Żeby to na przykład, co z opakowania jest, co tam... I to zejdzie? Znaczy nie wierzę, że zejdzie, ale część tych rzeczy mam... Jaki? Co to ma na celu? Za wyjątkiem tego, że rozchlapujesz potencjalnie salmonellę po całej kuchni, nie ma to żadnego znaczenia. A to powiem tak od razu. Okay. I to jest rzecz, o której ja mówię często, bo żeby coś z tym zrobić, musiałbyś użyć wrzątku albo odpowiednich środków do tego. Okej, no środków ciężko. No właśnie, ale tak ogólnie jest to i nie ma to żadnego sensu. Znaczy my to robimy, bo ktoś, ale ogólnie nie ma to żadnego sensu. Kurczaka w rękawiczkach, na oddzielnej desce, rozbiór, bach. Dopiero wtedy temperatura i tak to załatwi.
Niczego się nie pozbędziesz za wyjątkiem tym, że faktycznie staje się to jakimś tam zagrożeniem dla twojej kuchni. Także tak tylko... Raz, że nigdy się nad tym nie zastanowiłem, bo sam sobie nigdy nie zadałem takiego pytania, a raczej to chyba takie instynktowne, że... Tak, że... Tak jak myję owoce... Tylko, że z nich spłukujesz ziemię bądź robaki. Okej. Okay. No, ale tutaj to nie ma żadnego sensu. Okay. Znaczy, że dodajesz sobie pracy, was staje się to niebezpieczne. Taki, jest trochę takich rzeczy. Znaczy, są rzeczy, które mają sens, a które nie. I to ja często właśnie mówię, nie myjemy mięsa. Znaczy, jeżeli chcemy spłukać z niego krew, coś, no to wtedy to ma sens. Ale ogólnie, jeżeli masz wyczyszcz, to nic nie zrobi. Musiałeś to wrzątkiem powiedzieć, czy zaczął proces gotowania. Okej, wiadomo tak czy inaczej, że przy obróbce termicznej powyżej zabijemy bakterie. Kurczę. Dobra. Jakieś takie... Co jeszcze robimy takiego absurdalnego? Absurdalnie to my kupujemy za dużo jedzenia. Nie myślimy, nie planujemy i nie przechowujemy. To uważam, że to jest największy grzech. Marnowanie jedzenia ogólnie. Tak wiesz, że że często nam się przełącza, że kupię tutaj w zestawie 5-6 rzeczy, nie zastanawiamy się, które z tych rzeczy możemy realnie zamylić, bo są i później nam to zostaje, no i tak nie wiem. Czy w ogóle kupowanie jakiejś takiej absurdalnej ilości? Czy jeżeli wiesz, jak to przechować albo ma to sens, no to okej, no bo wtedy masz, to może mieć sens ekonomiczny i tak i super, tylko miejmy plan. Znaczy ogólnie, w ogóle to jest kwestia chyba bardziej takiej organizacji sobie życia, że fajnie jest zaplanować co będzie. Tak, bo wtedy raz, że mniej wydajesz, a to jest istotne, każdy wydajesz sensowniej, mniej się marnuje jedzenia, nie wiem, jest to takie bardziej zbalansowane, to tyle, nie? Co jest u ciebie w lodówce zawsze? I teraz będzie strasznie. No okej. Okay. Po kolei. Szampan. Okej. Okay. Szampana mam zawsze, bo lubię szampana. Nie zawsze, nie piję codziennie szampana, ale schłodzonego szampana mam zawsze. To jest ten. Muszę mieć tłuszcz. Masło, smalec. Mogę sobie wyklarować. Smalec, tak, okay. Oczywiście. Jeżeli... Często mam też smalec gęsi, jakieś takie rzeczy. Lubię to. Mhm. Tłuszcz. Musi być mleko, bo ja piję dużo kawy i to w ogóle... I tak, mleko musi być. Dużo rzeczy rotuję, ale bardzo często mam papryczki Padron. One weszły w ogóle tak jako taki element, bo one się pojawiają w marketach. Nie wiem, znasz Padrony? Nie. To są takie papryczki, która jedna na ileś może być bardzo ostra, ale one generalnie nie są ostre, są bardzo delikatne. Okay. To jest taka... Wrzucasz to na... Rozgrzewasz oliwę, wrzucasz papryczki, bach. One się robią takie przypieczone, fajnie. I to jest świetna taka przegryzka, jest super. W ogóle... Okay. I one mogą dosyć długo wrzeć. I to mam zawsze. Ser. No to ser jaki zawsze jest. Taki twardy, taki... Bo to trzymam w lodówce. Z takich produktów, które nie są w lodówce, ale które właściwie... Są zawsze? Tak, ja mam bardzo dużo przypraw. To jest w ogóle przyprawy, tak, ale też różne rodzaje soli. Bo my na poziomie języka kubeczków smakowych rozpoznajemy tak naprawdę nie tylko, czy to jest słone, czy słodkie, ale też strukturę tego, jak było skrystalizowane. Jest taka sól w płatkach, Maldon, która zmienia w ogóle, to jest taki zmieniacz gry po polsku, można powiedzieć. Game changer. Używajmy English. Właśnie, ja staram się jak najwięcej mówić taki trochę właśnie zmieniacz gry. Okay. W sensie takim, że kiedy użyjesz tej soli do wykończenia potrawy, bo ona się przyklejają do języka, robić cały bukiet smakowy, zmienia ci wszystko, jeżeli chodzi o to, że nie wiesz, że tak może smakować sól. Jeżeli pierwszy raz, to jest takie doświadczenie, pierwszy raz próbujesz soli, potem może smakować. Są jeszcze chyba wędzone odmiany. I tą samą sól może mieć też wędzone. Oczywiście, ale to jest sól, którą mam zawsze do wykańczania. To trochę tak jak z gruboziarnistą też jest. Tak, tylko że ona jest, tylko że tamta ci się nie przykleja, tam będziesz czuł dury. A to jest ten moment, kiedy się przykleja do języka i robisz to. Okej. Okay. I to jest takie wow.
Zmieniasz gry. Tak, zmieniasz gry. Zmieniasz w ogóle ostatnio na unboxing słyszałem rozpudełkowywanie. Kurczę, świetna, ale w ogóle świetna nazwa. Rozpudełkowywanie strasznie mi się, bo ja w ogóle bardzo lubię, jeżeli mamy taką możliwość, to używajmy ojczystego języka. Ja jestem pod tym względem taki... Rozpudełkowywanie. Ale, no, ale to, to jest dokładnie to Ale to jest ładne słowo w ogóle. No, gorzej tak. Jest na przykład z interfejsem, bo określenie międzymordzie trochę mnie przerażało zawsze, ale... Chyba jest w ogóle, nie jestem pewien, że jest w ogóle, funkcjonuje interfejs jako jakiś tam, jakaś pochodna polski. Nie wiem, ale właśnie tak. bardzo mi się to podoba. Takie rzeczy, które zwykle, mówię, no dużo przypraw, bo tego kupuję tonami i to, no i tłuszcze. Bo tego mi schodzi cały i w Polsce mam jakąś strasznie złą prasę, jeżeli chodzi o olej rzepakowy, wszyscy od niego umrzemy. Nie umrzemy od oleju rzepakowego, to jest masa mitów i to... Mam też folię aluminiową, która jest uznawana za niebezpieczną. Można sobie czapkę zrobić. Oczywiście, tak. Mogę sobie czapkę zrobić, ale... Mam z takich sprzętów mam mikrofalówkę, która też jest silnie rakotwórcza. Znaczy, powiem inaczej, dużo bardziej doświadczony i mądrzejszy człowiek, jeżeli chodzi o kuchnię, ode mnie powiedział, że skoro używamy technologii właściwie w każdej dziedzinie życia, to dlaczego kuchnia niejednokrotnie gdzieś tam jest z tyłu, nie wiem, nie używamy rzeczy, które mogą nam ułatwić życie. Są takie rzeczy, które zmieniają smak, te, które nie. Mikrofalówki używam do wielu rzeczy. Znaczy nie gotuję w mikrofalówce, ale tak, jest dla mnie narzędziem takim, no i ostry nóż. Okej. Te noże, możesz powiedzieć coś więcej? Znaczy, wiesz co, po pierwsze ja mam dosyć sporo noży, bo to trochę gadżety. I to też trzeba od razu powiedzieć, nóż nie gotuje za kucharza, ani nie gotują za nas garnki. Ale jak kupisz drogi, to... To będzie... Kiedyś osoba ze wschodu powiedziała, że kupiła prawo jazdy, jeździła fatalnie. Ja mówię, to czy nie mogłeś kupić droższego? Może jeździłbyś lepiej. No to tak niestety nie ma tutaj takiego połączenia. Ale jeżeli mamy ochotę, to możemy sobie kupić co chcemy, bo to są wasze pieniądze. Możecie robić z tym, co chcecie. No, ale pewnie są lepsze cele. Kupuję... Ja tych noży mam sporo. Jakiś czas temu, myśląc o tym, co dalej i myśląc o tym, żeby jednak coś tam zostawiać po sobie, pomyślałem, że noże, które są w tej formie, w jakiej mam je do tej pory, spełniają pewne funkcje, ale na przykład do niektórych rzeczy potrzebujemy dwóch różnych noży. Nie wiem, na przykład do warzyw używam nakiri, a do rzeczy rzeźnickich używam takiego rzeźnickiego noża Debye. Taki, w sensie do trybowania, tak? No, do odcinania łbów wręcz, to jest taki kawał ciężkiego noża japońskiego, którym możesz odciąć tuńczykowi łeb, tak, znaczy martwemu tuńczykowi. Ty jest ten duży, tak? Nie, on nawet nie jest taki duży, on jest szeroki, jest gruby i po prostu na zasadzie dźwigni jesteś w stanie szybko to zrobić. I tak... I zastanawiam się nad tym, czy można przeprojektować to, bo tak było od zawsze, tak, że coś tam... Wymyśliłem sobie trochę inną głowę i faktycznie być może te noże faktycznie pojawią się gdzieś tam na rynku. Zastanawiam się ciągle nad tym, bo ja myślę, że one byłyby... Znaczy, nie chcę, żeby one były absurdalnie drogie, bo chcę, żeby one były dostępne. To jest taki właśnie wybór pomiędzy jakością a ceną i bardzo się nad tym zastanawiam. Ja mam swoje te noże, które zostały wyprodukowane dla mnie. One faktycznie spełniły to, czego od nich oczekiwałem. Chciałbym docelowo je wprowadzić, tylko muszę zrobić to po prostu z głową. Tak? To nie jest kwestia... Ja nie zakładam w ogóle, nie wiem, że ja zrobię na tym biznes, bo to w ogóle nie w takich... Znaczy chciałbym, żeby one były dostępne, bo spełniają to, czego oczekiwałem. Szkoda, że w ogóle nie zabrałem, ale to powinien się jeszcze spełniać, jeśli kiedyś No, zmieniają dużo. Nie wiem, czy wiesz, ale noże są dla lewo i dla praworęcznych. Wiesz co, nie jestem leworęczny, nigdy się nie... Jestem leworęczny, więc zdradzę wszystkim, że noże jednostronnie ostrzone są dla lewo. No ja też zakładałem, żeby ten nóż, w momencie, gdy ktoś by się decydował, nie? Żeby bez dodatku, bo zwykle trzeba dopłacić za to, że sobie zamawiasz nóż tam jak gdyby w drugą stronę, że mógłbyś go dostać w takiej regularnej cenie jak każdy inny, że jako osoba leworęczna to... Znaczy, ja i tak kroję lewą i prawą ręką,
Stało się to dlatego, że ja nagrywam dużo filmów kulinarnych, bardzo dużo. I w zależności od tego jest ustawiona kamera, lepiej widać. Więc ja w tej, będąc dzieckiem, byłem leworęczny. W tej chwili, jeżeli chodzi o takie czynności krojenia, jestem oburęczny, bo życie to... Okay. To tak jak się nauczyłem... Wymagało. Tak się nauczyłem jeść pałeczkami. Bardzo dawno temu. Lewą i prawą. To jest tak, ale też chodziło o szybkość, bo ja w ogóle nie potrafiłem iść pałeczkami, bo to był czas, kiedy byłem w Berlinie, miałem tam naście lat. Skończyły mi się pieniądze, bo miałem, jedyne, co mogłem kupić, to takie bardzo azjatyckie jedzenie, a pan nie mówił w żadnym innym języku poza swoim, więc dostawałem pałeczki, a że okolica była średnio bezpieczna, bo było tam, to nauczyłem się szybko chodzić i jeść jednocześnie pałeczkami. I w tej chwili używam pałeczek do wielu rzeczy, ale to było 3 dni, bardzo szybko się nauczyłem, bo to była kwestia tego, czy to zostanie na mnie, na chodniku, czy dostanę po głowie, więc bardzo szybko się człowiek wtedy uczy. Bardzo to jest taki... Dla mnie to też był zmieniacz gry, jedzenie pałeczkami, jak zrozumiałem, że można powoli, nie? W sensie, że to była taka... Ale to jest tak przy krojeniu, bo ostatnio też pani, która obserwuje mój kanał, napisała do mnie, że ona tak szybko nie kroi. Ja zawsze mówię, kroić bezpiecznie. Przede wszystkim to nie... Bo to popis jeszcze nikomu dobrze nie zrobiły, to można sobie co najwyżej... Nie wiem, pracujesz na linii, gdzie musisz to zrobić szybciej, to zrób sobie to w swoim tempie. Przecież, a popisywać się naprawdę, jak są ostre narzędzia, to kończą się w głupy i uważam, że to można sobie zrobić krzywdę, komuś zrobić krzywdę. W ogóle to jest kwestia takiego BHP, nie? Znaczy w ogóle to jest... Przygoda jest gotowaniem, dobrze jest zacząć od nauki krojenia. Ale to jest tak jak z tym kurczakiem. Mówiłem, drugiej rzeczy, której nie należy robić, to nie należy noża umieszczać w zlewie. Bo to jest też częste. Ludzie odkładają i tu można, ktoś może sobie zrobić krzywdę, naprawdę. I tutaj nie ma już żartów, bo to jest taki moment, kiedy można faktycznie włożyć tam dłoni, albo ktoś włoży między nimi i będziemy mieli duży problem. Chyba pierwsza rzecz, którą mnie na kuchni nauczyli, i najlepsze jest tym wszystkim to, że już instynktownie w domu, u rodziców, czy tu nie tak. Ma noża w zlewie, nieważne, czy tam jest woda piana, czy jest mały nożyk do ziemniaczków, czy obieraczka, nie ma noża w zlewie. To jest niebezpieczne, po prostu to jest niebezpieczne. To... Sobie tam, jak pracowaliśmy, mieliśmy zwykłe te duże takie 25-26 centymetrów, jak wyobraziłem sobie go w dłoni swojej, to... Szybko się nauczyłem. A uczyli was też chodzić z nożem, tak, żeby jak się przemieszczasz, żeby... Wiesz co... Znaczy, bo generalnie jest taka zasada, też powiem, że nie ma tego, ale że chowamy go, no nie chodzimy w ten sposób. Nawet jeżeli, ja mam taki odruch, nawet jeżeli sam gotuję, bo ja film nagrywam sam, nie mam operatora, ja zawsze... No to z tego... Człowiek orkiestra. Znaczy nie o to chodzi, nie. To jest właśnie, to są takie fiksacje. Bezpieczeństwo, czy... Nie, kwestia tego, że ja muszę być zadowolony z tego i ja potrafię być bardzo wymagający, ale tak... Jesteś perfekcjonistą? Nie wiem, co to znaczy. Żartuję. Nie, wiesz co, miewałem w swoim życiu tendencję, prowadząc zespoły jakieś kreatywne, czy ten, do przychodzenia godzinę przed moimi ludźmi, wychodzenia godzinę później i takiej... Znaczy... Niebezpiecznego... Tak, ja mam tendencję do takiego... To mi się nie podoba i to trzeba powtórzyć, to trzeba zrobić. I to mam, to wiem, staram się z tym walczyć. Nieprawda, wcale sobie nie staram się z tym, uwielbiam to. Nie, ale tak jest właśnie, że nawet jeżeli sam, wiesz, to mam taki odruch, że nigdy nie wiesz, pies, kot, kura, kaczka, nie wiem, cokolwiek. Poślizgniesz się, cokolwiek. Tak, no to jest kwestia takiego bezpieczeństwa i to trzeba dbać. Przede wszystkim może się przypalić coś, ale jak sobie zrobicie krzywdę, to będzie źle. Ja powiem ci, ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z moim serdecznym kolegą, który jest ratownikiem medycznym. Nie chciałbym pomieszać, przepraszam, Danie. Ratownikiem takim, co jeździ, na przykład oni w rajdach ubezpieczają. I rozmawialiśmy sporo o pierwszej pomocy. I jak sobie pomyślałem, czego mnie nauczyli na kuchni, nie wlewania wody do tłuszczu i tak dalej, to zrobiła się całkiem długa lista, że większość z tych rzeczy, które dzisiaj potrafię na takim poziomie bezpieczeństwa, wzięły się właśnie tam, jak biegałem i na zmywaku i na obieraku, jak uczyłem się tych wszystkich rzeczy. Tak. Fantastyczna rzecz. Znaczy w ogóle w kuchni chodzi przede wszystkim, jeżeli zaczynasz tak bardziej gotować, to chodzi przede wszystkim o organizację. O to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby... Ale tak jest właściwie ze wszystkim, bo to są te kwestie rzemiosła. Jak
uczyłem się malować, ja mówiłem wcześniej, że ja dużo malowałem, że też rzeźbiłem, to ja miałem takie wrażenie, że przez pierwsze pół roku to ja się skupiałem na tym, żeby mi ta farba nie kapała na buty, a nie żeby coś zostało na płótnie. Później jak już zostawało na płótnie, tak samo jest z kuchnią. Im lepiej masz, jeżeli masz te rzeczy wszystkie na swoim miejscu, to łatwiej jest gotować. Łatwiej jest, generalnie porządek. To jest tak... Łatwiej, jeżeli coś się robi, żeby rzeczy były w porządku poukładane, bo tutaj się szybciej pracuje i to poświęcony czas na uporządkowanie rzeczy wraca bardzo szybko do nas. Mam wrażenie w ogóle, że to się trochę... W sensie na pewno wśród ludzi pracujących zawodowo, ale że to się przenosi na inne obszary. Mhm. Że to jest taka... Umówiliśmy się na konkretną godzinę, byłem punkt, prawda? Ale ja tak mam. Po prostu to jest kwestia takiego... Ja lubię takie rzeczy, znaczy to jest kwestia, że to wyciągnięte z domu, ale mi się to opłaca, to się po prostu opłaca życiowo. To jest też, mam powiem, mniej nonszalancji, bo możemy sobie, ale trzymanie się jakichś takich zasad. Ja bardzo lubię takie rzeczy, uważam, że to tak... Porządkuje. Tak, robiąc, bądź co mieć jakieś rzeczy, które są związane z kreacją, to strasznie wielkie słowa, ale inne rzeczy trzeba mieć bardzo dobrze poukładane, tak uważam. Bo jeżeli wszędzie masz tylko i wyłącznie kreację i chaos, no to uważam, że to się nie dało, może przez chwilę, ale ogólnie na dłuższą metę nie da się to utrzymać. Nie? No ciężko jest trzymać dobry przód, jak na zapleczu jest okej. Okay. Mhm. Da się zarobić na kulinariach w internecie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ja żyję tylko i wyłącznie z tego. Znaczy ja nie mam problemu w ogóle z rozmawianiem o pieniądzach, żeby było jasne, że możesz zadać pytanie. Tak, da się. Znaczy to jest... Taka sama działka jak każda inna, ale tak, utrzymuje się z tego od lat, jest to, z jednej strony z publikacji, z treści, z monetyzacji na poziomie, nie wiem, reklam, które pojawiają się, nie wiem, czy na YouTubie, Facebook też płaci, to jest też, to też mało osób o tym wie, ale przy treściach wideo też pojawia się monetyzacja. Przy filmach? Tak. Tak, nie są to jakieś znaczne, ale jest to jakiś ten... Ja bardzo dużo projektów robię też dla moich klientów, w związku z tym, czym się zajmuję, przygotowuję dla nich content. Między innymi wolę się umawiać z ludźmi po południe, dlatego, bo często pracuję dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, to których przygotowuję content tutaj, bądź w jakiś sposób zdalnie pracujemy, ale czasami muszę polecieć. Także mówię, no da się, tak, da się z tego normalnie żyć. To jest normalnie i to myślę, że całkiem okej. I wydając książki, robiąc publikacje, Pytałem pod tym kątem, bo sam mam na półce parę książek twórców internetowych, takich nie w złym tego, twórców internetowych, ludzi, którzy tworzą, wzięli się z internetu po prostu. Najpierw mama internet i tata internet, bardzo się kochali, tak i później dziecko internet i oni teraz sobie tworzą. I to są, przynajmniej wśród tych, które gdzieś tam śledzę, są naprawdę bardzo dobra jakościowa treść. Pomijając kto, co i jak, ale zastanawiałem się, czy też masz takie poczucie, że to jest... Że można się w sensie... Wszędzie trzeba robić rzeczy jakościowe, a to jest tak samo jak z restauracjami. Jak gdzieś jest super jedzenie, to ta restauracja się utrzyma. To nie jest tak, że ojej, padła, mieliśmy takie świetne jedzenie, ale nikt do nas nie przyszedł. No to tak nie działa. To tak w dużym mieście tak nie działa. Może, nie wierzę, bo to jest jakaś... to tak nie działa. Jeżeli ktoś robi... Tylko internet ma jeszcze jedną fajną rzecz. Bo tutaj bardzo szybko jest taki moment sprawdzam. Jeżeli ktoś oszukuje, ktoś daje sprawdzam i pęka balon. Dopóki robisz rzeczy uczciwie, może zająć trochę, zanim coś tam wyrośnie. Ja uważam, że to jest dosyć fajne, stabilne w przyszłości. Okay. Wydaje mi się, że w ogóle to jest takie pole, że sporo rzeczy jeszcze się przeniesie. Że to... Wiesz dlaczego? Bo internet zrobił nam nowe rozdanie. Bo to jest tak, że w latach 80. mieliśmy te tradycyjne media i żeby gdzieś wejść, było stosunkowo trudno. W tej chwili masz nowe rozdanie, możesz wejść, tylko oczywiście pytanie jest, jaką treścią wejdziesz, na ile będzie to niezatapialne, na ile te rzeczy będą potrzebne.
ale tak, znowu zdaniem, znaczy, żeby być, jest dużo łatwiej być twórcą, bo nie musisz, możesz się użerać z brakami sprzętowymi, z, nie wiem, z algorytmem, z czymś tam i tak dalej, ale dużo osób ma możliwość faktycznie zrobienia czegokolwiek. Wiesz, otworzyły się, otworzył tak, się worek z możliwościami. Tak, tak. Ja jestem, w tej kwestii jestem ewidentnie narzekaczem, ale mam po prostu wrażenie, że ta większa ilość twórców spowodowała ogólny spadek. Ale zadam ci takie pytanie, a co zrobiłeś, żeby twój projekt... Dobra, ilu masz znajomych na Facebooku? Mało, ze 40 osób. No dobrze, i czy wszyscy wiedzą, że masz ten projekt i napisałeś do nich, żeby go polubili? Bo my czasami... Bo ja mam takie wrażenie, że my często zaczynając jakiś projekt, nie mówimy swoim... Słuchajcie, dla mnie to jest ważne. Ale tak zupełnie wprost, bo jest to, poświęcasz temu masę czasu, energii i czasami warto powiedzieć, słuchajcie, to jest ważne, w ogóle mam taki ten, mam nadzieję, że tego nie wytniesz, słuchajcie, zostawcie subskrypcję, ale mówię zupełnie poważnie, nie wiem, ja powiem, że ty o to nie poprosisz, ale to jest całkowicie normalne, to jest bardzo istotne, żeby napisać komuś, kto robi jakąś rzecz, słuchaj stary, podobało mi się, albo fajnie, że poświęciłeś, albo to nie jest moja bajka, ale fajnie, że to robisz. Ta subskrypcja właściwie nic mnie nie kosztuje, a robi to coś. No, robicie człowiekowi coś przyjemnego. To jest tak jak powiedzenie dzień dobry, kiedy mijamy kogoś w drzwiach. Nie wiem, no. To jest takie minimum bo to jest też tak, że my rzadko mówimy, zależy mi na tym. Bo to takie śmieszne. Nie, to jest normalne. Bo poświęcasz czas, energię i to jest, uważam, że całkiem spoko, jeżeli ktoś mówi, słuchajcie, bardzo by mi zależało, żebyście zostawili jakiś ślad po sobie, że to widzieliście. To jest dla mnie ważne i w ogóle to mi pozwala się rozwijać, bo nie wiem, tak wprost, bo to jest istotne, nie? Wiesz co, powiem ci tak, z racji tego, że moje otoczenie, ja generalnie nie mam znajomych, nie? Tam ci są na Facebooku, to są ludzie na przykład ze studiów, z którymi rozmawiam na Messengerze. Głównie tak wyglądają te znajomości. Ale okazało się w toku pracy choćby nad tym, że to nie jest dla ludzi z mojego otoczenia. Nie? W sensie nie dlatego, że oni są źli, bądź to jest złe, czy to jest inne, a oni chcą czegoś innego. Pewnie trochę tak, ale... trochę jest tak, że widzowie, czy też ludzie, którzy to oglądają, wyłaniają się zupełnie takiej grupy, w której ja bym wcześniej w ogóle nie podejrzewał o to, nie? Na przykład, że tam ktoś nagle... Pseudokibice Lechi. Tak, jest podobno cały fanklub. Chłopaki, jesteśmy z wami. Jest taki gość, nagrywa jakieś tam śmieszne rzeczy i opowiadał o historii, że tam jak wrzuca na przykład na YouTube'a coś, to pojawiały mu się w komentarzach ZK Barczewo pozdrawia. I to się pojawiało kilka razy i on tam że okej, pozdrawiam. I sobie zadał pytanie, co to znaczy to ZK Barczewo i czy to nie jest zakład karny w Barczewie. I później jakby w toku rozmowy tam okazało się, że to są więźniowie zakładu karnego w Barczewie. To Daniel Midas. Wiesz, no, prowadzą siedzący tryb życia, więc jak większość z nas... Mają dostęp do internetu. Może jest to częścią resocjalizacji, nie wiem. No, może okazuje się, że to właśnie pomaga ludziom przetrwać w takich miejscach. Bo nigdy nie wiem, na jaką potrzebę odpowiemy. To też jest takie... Co? Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem zamykania ludzi w więzieniach? Nie. Tak. Teraz... Nie, ja też nie, jakby ktoś akurat jest osadzony i ma z tym. To nie. Nie jestem zwolennikiem zamykania ludzi w więzieniach w klatce z innymi ludźmi, którzy są odcięci od rzeczywistości i myślenia jakby takiego życzeniowego, że oni się nagle zmienią. Absolutnie nie. Ale jest bardzo fajne kilka przykładów i to jest chyba też na Netflixie. Mi się wydaje, ale mogę kłamać. Z różnych więzień nie chciałbym powiedzieć wycieczki. To turystyka. Turystyka więzienna. Na przykład w krajach skandynawskich są
więzienia, takie nazwijmy to półotwarte. Jest realizacja i nie wiesz, czy to hotel, czy... takie półotwarte, gdzie na przykład... Spa po prostu nie zawsze funkcjonuje. To różnica. I czasami brakuje światła. Tak, i peeling generalnie jest taki bardziej... No, rozumiem. Gdzie ludzie, którzy dowodzą tymi miejscami, wykazują zdecydowanie wyższe progi tej retencji resocjalizacyjnej. Ja raczej bym chyba w tą stronę szedł, ale jakby dobra, nie znam się, więc się wypowiem. Wróćmy do tej kuchni, bo zapytałem cię o to, czy widzisz takie jakieś elementy, na które warto by było zwrócić uwagę. A ktoś, kto chciałby knajpę otworzyć i pomijając, żeby poszedł do sieciówki popracować, to może być takim... Znaczy, powinien się zastanowić, po co to chce zrobić. Bo to jest tak ze wszystkim. Jak zacząłem robić mój kanał, to chciałem robić kanał, którego nie było. Tak uznałem, że nie ma projektu, który by spełniony. Znaczy, musi być potrzeba i brak. Jeżeli pierwsze, czy mi czegoś takiego brakuje, czy chcę powielić, być może to jest świetny pomysł na biznes, na tym się nie znam. Za to jeżeli chcemy coś zrobić i być z tego chyba dumni, to warto jednak robić jakieś rzeczy nowe. No, ja bym się zastanawiał przede wszystkim, czy ja coś w ogóle, jaki jest mój pomysł na to. I to nie chodzi o to, że tam będzie jakiś wysyp, tylko dlaczego ja chcę to zrobić, a później zadałbym sobie pytanie, dlaczego ktoś ma tam chcieć przychodzić. Nie wiem, powodów może być wiele. Kiedyś z moją mamą byliśmy akurat na obiedzie, a obsługa była tak miła, to jedzenie powiedzmy sobie było średnie, ale to było wtedy uznałem, że to jest najlepsze miejsce na świecie, bo ja w życiu nie spotkałem się z tak miłą obsługą. I to był powód, dla którego to miejsce funkcjonowało. Są takie... Jakbym na przykład wiedział, że ktoś mi poprowadzi tak obsługę klienta, bo w restauracji mamy gościa, to może być powodem. To może być powodem, wiesz? Jeżeli mam taki powód, albo mam ciocię, z którą chcę zrobić ten biznes, a ona robi najlepsze, nie wiem, kartacze na świecie i w ogóle wiem, że ludzie chcą się podzielić, bo tym się różni restauracja od innego biznesu, że masz jednak tych gości. No ludzie, którzy... Oni ci oczywiście płacą za to, ale masz gości, tak? Ty musisz mieć potrzebę goszczenia ludzi, robienia rzeczy fajnych, no bo jeżeli masz tylko i wyłącznie potrzebę zarabiania pieniędzy, to są, myślę, że są łatwiejsze sposoby na to, żeby te pieniądze zarabiać. Mniej niebezpieczne i myślę, że mniej ryzyko do kasyna. Tak. Myślę, że jest wiele legalnych źródeł dochodu, których możesz żyć, które nie łączą się z prowadzeniem restauracji. Znaczy, bo to teraz jak widzisz, że ja wszystkim odradzam prowadzenie restauracji, bo tak nie jest. Tylko trzeba się zastanowić, jaką mam... skąd wynika ta potrzeba założenia tego miejsca? Po co? Nie? Bo to jest taki chyba największy... Dlaczego ja to robię? Ja tak z każdym niemal biznesem. A tutaj jest też tak, że to są bardziej dochodowe rzeczy, tak uważam. Dlatego ja na przykład nie będę miał restauracji. Nie będziesz miał? Nie będę miał restauracji dlatego, bo ja chcę próbować nowych rzeczy. Chcę robić nowe rzeczy. Kiedyś we Wrocławiu było takie miejsce, gdzie przychodziłeś, na tablicy były rzeczy napisane, które... Ale tam nie była taka tablica, która jest tylko marketingem, tylko gość pisał rzeczy, które będą, z czym będą akurat dania w danym dniu, bo on to kupił na targu. I to faktycznie tak funkcjonowało. Okay. I to było takie bardzo... Ja się nie utrzymałem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, nie znam tych ludzi kompletnie, ale było takie bardzo uczciwe. Ja tam przychodziłem, nie wiedziałem, co akurat dzisiaj będzie. Mogłem sobie to w internecie powiedzieć, ale miałem blisko, więc wolałem podejść. No. Znaczy, jak masz potrzebę takiego, na przykład też obcowania z tym i sobie robienia takiego butiku, to już ma to sens. Okej. Okay. Znaczy, bo tak, jak sobie pomyślę o restauracji, to prowadzenie restauracji nie równa się gotowanie na pewno. Mm-hmm. A... Nie wiem, nie jestem chyba odosobnionym przypadkiem, jeżeli powiem, że często kucharze myślą o założeniu restauracji właśnie pod kątem takim, że a dobra, to ja gotuję, to teraz będę gotował na większą skalę. Nie zawsze talent
i wiedza związana z gotowaniem przekłada się na umiejętności takie biznesowe, bo to są, bywają to zupełnie, chociaż jak powiedzmy, że szef kuchni zarządza jednak, tak czy inaczej myślę, że są bardziej dochodowe rzeczy, którymi można się zajmować. Okej. Okay. Pozwól, że przeskoczę do takiej jednej rzeczy, o którym napomknąłeś, a ona mnie bardzo ciekawi. Bo to jest taka rzecz, z którą przypuszczam, że nie jestem jedynym twórcą, który się z tym bije. Czy faktycznie jest tak, że zakładając jakiś, nie chcę powiedzieć biznes, interes, projekt, zaczynając coś robić dla publiczności, publiki, ludzi, widzów, warto zacząć od tego, co się chce robić? Czy warto zacząć od tego, dla kogo ja to będę robił? Czy to jest może jakoś symultanicznie? Nie, takie ładne słowo, symultanicznie. Wiesz co, znaczy nie, warto zacząć od tego, co ja chcę robić. Dlaczego ja to mówię? Bo wtedy masz tą prawdę, tak? A później... Czy w ogóle chyba nie warto robić rzeczy, które mają... Znaczy, jeżeli nie chcesz być jakimś medium masowym, w ogóle siłą internetu i w ogóle twórców cyfrowych jest to, że mogą być jacyś tam gdzieś, wiesz, mogą iść tam, gdzie tradycyjne media są za krótkie, gdzie ktoś nie ma odwagi, mogą, nie wiem, tak, wiesz, no są takie stacje radiowe, które puszczają tylko i wyłącznie muzykę z pewnego zakresu, bo ona jest bezpieczna. Zapraszają ekspertów, którzy są bezpieczni. A ty możesz powiedzieć, że na przykład coś ci nie odpowiada. Więc jeżeli to jest medium z założenia oparte o takie bardziej twoje spojrzenie, to pytanie, czy ludziom to będzie odpowiadało, no ale no, ludzie, możesz być popularni, możesz nie odpowiadać nikomu, tak? Bo to nie jest powiedziane, że możesz być tak kontrowersyjną, że ludzie będą zaglądali, a co on znowu wymyślił? Okay. Wiesz, i na tym też część ludzi zbudowała, część, nie sądzę, żebyś chciał być tego typu osobą, bo to jest powiedziane, ale wiesz, ja uważam, że przede wszystkim musi się przede wszystkim to podobać tobie i być zgodne z tobą, tak? No później ciężko jest walczyć właśnie w oktagonie z kimś, jeżeli ci to nie odpowiada. Wiesz co, to jest takie... Pytam dlatego, że to jest trochę takie, mam wrażenie, zamknięcie w takiej bańce pod tytułem musisz wybrać swoją grupę docelową, swoją personę zbudować. Musisz umrzeć i płacić podatki. To są dwie rzeczy, które musisz. Cała reszta rzeczy, wiesz co, bo gdyby to było tak proste, to brałbyś instrukcję. Krok po kroku. Tak, robisz listę, odhaczasz poszczególne, no i masz sukces. Ale to tak nie działa. Życie tak nie działa. Więc i tutaj też to tak nie działa. Znaczy, możesz, są ci, którzy biorą jakiś projekt za wielkiej wody, no i adoptują go do warunków, powiedzmy, naszych i to też może odnieść sukces. Wiem, no, jeżeli mają z tego radochę czy pieniądze, to super, ale nie wiem, nie wierzę, że są takie recepty. W ogóle nie wierzę, że są takie recepty. Tak w sensie, że pewne rzeczy w pewnym momencie, przy jakichś tam środkach, które masz, jakichś zasobach, mogą działać. To wszystko. Ale jedyne pewne, jeżeli chodzi o media, to jest zmiana. Te zmiany, mam wrażenie, że stają się coraz bardziej dynamiczne. Wszystko. Widzowie szybko się zmieniają, też zmieniają się nasze potrzeby, nasz świat się zmienia. Wszystko rozbija się o to, że no, każdy z nas ma deficyt czasu i pytanie, co, jakie treści sobie wybierzemy. Nie, ale myślę, że tutaj to, że masz ogromne rzesze ludzi, a opowiadasz jakieś, na przykład ktoś opowiada jakieś głupoty i niezgodne ze sobą i tam produkuje się do tej kamery, no to nie wiem. To myślę, że to też jest wykańczające psychicznie. Ja nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że gdybym musiał robić takie rzeczy, to nie wiem. Nie, no, znaczy mnie by to wykończyło jako człowieka, nie? Przypuszczam, że robienie czegoś tak na sztuczno może się odbić czkawką. Mam wrażenie, że tak, no nie wiem. Jest jakaś taka, weźmy przykładową osobę, która jedyne, co ma związanego z gotowaniem, to, że chodzi na zakupy i to wszystko, to jest jakby koniec jej gotowania.
i je to, co kupi, bez jakiegoś szukania przepisów i tak dalej. Taki człowiek wyłowiony z większej grupy. Gdyby on chciał zacząć swoją... poważne słowa, przygodę kulinarną. Chciałby trochę poznać... Tak, bo przygodą będzie wszystko wtedy, no. Poznać trochę smaków, poznać trochę koncepcji. Masz jakieś takie... Żeby zrobił coś, co mu wyjdzie. Bo ludzie jak się uczą i ten powinien mieć sukces. Ja tak zawsze jak prowadziłem zajęcia, miałem taką zasadę, że na pierwszych zajęciach ludzie muszą mieć sukces. Muszą dostać taką informację, która ich zaskoczy i będą mogli to o tym powiedzieć i będą zadowoleni. Więc wybierać rzeczy... Znaczy nie wybierać sobie czegoś, co jest strasznie trudne, to wybierać coś, co mi wyjdzie. Bo jak mi coś wychodzi, to... to nie... Dowodem. Chyba, że na przykład ktoś chce potwierdzić to, że to nie jest dla niego, to wtedy wybieramy bardzo trudną rzecz i gorzej jak nam wyjdzie, bo wtedy to w ogóle masz taki dysonans ogromny, bo zakładałem, że jestem geniuszem kulinarnym i to takim samorodnym, nie chcę tego robić, a rodzina, sąsiedzi przychodzą, wiesz, ktoś mi grozi, żebym zrobił jednak i wtedy jest problem, wtedy jest większy, bo może tak się okazać, no nigdy nie wiemy. Założyłeś, że nie potrafisz, że nie ten, a tutaj bach, ogromny sukces. No i co? I wtedy jak zarządzać takim sukcesem? Wtedy idziesz do jakiegoś tam na przykład tego Masterchefa, albo do czegoś. Znaczy nie wiem, czy to jest... Znaczy, ale to, jak mówisz o tych, którzy nie mają talentu, czy o tych, którzy mają talent, bo żebyśmy to ustalili, bo... Ja nie wiem, ile tam jest talentu, a ile tam jest... Reżyserii? No. Uważasz, że show za takie pieniądze zostawiasz przypadkowi? Nie. Właśnie. Ale... jak jest pierwszy odcinek, mówię zawsze, kto wygra. Zawsze. Zawsze. Ten, kto przyjdzie z najsmutniejszą historią. Tak. Ewentualnie ten, który ma kuchenkę sponsora już w tej retrospekcji, która się pojawia z domu uczestnika. To też polecam zobaczyć. Wiesz, mity o tym, że mamy siedmiolatka, który zapytany, o czym marzy, chciałby mieć syfon. I że... Znaczy w ogóle są edycje tych samych programów, gdzie pokazuje się, jak tych ludzi się uczy. W Polsce wymaga się nam, że... Zauważ, że oni robią te same rzeczy. Tam w ogóle to jest śmierć kreatywności, tak? I to tak. Trochę mi to ze szkołą tak trąci. W sensie, że jakby jakieś takie trochę formatowanie. Wiesz co, ja się trochę. Miałem taką. Wiesz, taki guilty pleasure oglądania na przykład Hell's Kitchen, nie? Okej, okay, ale której wersji? Gordona. A no, okej, okay, ale ja lubię oglądać Gordona, zacznijmy od tego, że ten wiesz, no... ja bym mógł zostać nawet kanapką w jego wydaniu. I Kitchen Nightmares, te takie jedne z pierwszych. Ale też z Gordonem. Tak, z Gordonem i... Czy wiesz, no to widać, że w Polsce ten format stworzył osoba, nie osoba stworzyła format, bo to widać. Że format stworzył osoba, tak, okej. Okay. No ale nie spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o Magdzie Gessie, to nie powiem. Nie, absolutnie. W sensie jakby... Bo nie rozmawiamy. Nie, to w ogóle nie o tym mowa. Nie, ale tak zupełnie poważnie. Tak, wiesz, w momencie, kiedy ten format się rodził i był oparty o osobę, która miała mocną podbudowę, to też okej. Wiesz, jak patrzysz, jak Gordon gotuje, to widzisz, że ten człowiek gotuje. Mhm. No to tam to są rzeczy to takie związane już wręcz z pamięcią mięśniową. Widzisz, że on to wykonuje po prostu... Z automatu trochę. Tak, tak, no ale wiesz, no, on przeszedł tak ciężką szkołę, jak zobaczysz jego nagrania, które są, które... Nie odkopywałem, a są... Tak, są. On przeszedł drogę z takim z osobą uważaną za szaleńca. Osoba, która... Zresztą ja uważam, że geniusza, ale no była to... To są takie, to jest ten czas, kiedy oni naprawdę na kuchniach byli mocno dojeżdżani, tak? I on to przeszedł są nagrania, także możecie zobaczyć, to jest kawał. Ten człowiek przeszedł kawał, ale też jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętać o tym, że on wyszedł ze sportu. Bo Gordon na początku był sportowcem, on jest tak bardzo usportowiony, to po nim widać. I tam jest dużo takich zachowań właśnie, wiesz. Dążenie do celu. I to jest fajne. To jest upartość. Tak. Znaczy, ja mam też wrażenie, że jak się weźmie na przykład jedno z naszych takich show i porówna się na przykład, no już zostajmy przy Gordona, czy jednym, czy drugim, to widzisz, że jedno jest takie plastikowe, a drugie jest trochę bardziej... To bo masz format i w 7 minucie pani ma się uśmiechnąć, a w 8 minucie pan ma powiedzieć coś głupiego. No i
Tak, i masz format, no i teraz mówisz, Edziu, masz powiedzieć coś głupiego, ale co? W twoim wypadku chcesz, że się przedstawisz. No nie wiem, ale tak mam wrażenie, że tak to jest skonstruowane. No, wiesz, no ja nie będę ukrywał, że jeżeli mam mówić o takich projektach, które dla mnie były inspirujące, no to na pewno projekt Roberta jeszcze, jak on był w telewizji, to był, no... A śledzisz dalej teraz to, co... Tak, i uważam, że... Wiesz, no... To jest coś, na co możesz popatrzeć. No jego się nie da nie lubić. W ogóle to jest fenomen dla mnie kompletny. I to jest super. To jest super. Wy też się znacie. Tak. Znaczy mieliśmy przyjemność tak, że z Żywiatem poznaliśmy się. Mam wrażenie, że to jest człowiek, który tylko zyskuje przy bliższym. Poznaniu, co w ogóle jest. Super. Ale to, o czym mówiłeś na samym początku. Wysoka kultura osobista. Chyba taka chęć życia. Czy też... I wiedza. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to nie jest takie... Ale to wynika wszystko, wiesz, jak masz chęć życia, jesteś otwarty na ludzi, chętnie się uczysz, po prostu masz głód poznawania świata, to jest super. I jeżeli robisz projekt dlatego, że masz chęć poznawania, to jest super, bo to jest jakaś taka pobudka, na której można naprawdę fajne rzeczy wybudować. No to jest Europa na widelcu. On tam on był pomysłodawcą tego razem z Bikontem. Fajny facet. Bo to jest też tak, ja mam siostrzeńca, bo ja nie mam dzieci niestety, ale mam siostrzeńca i wiem, że on może sobie oglądać, a bez większego problemu tam nie ma wstydu, ani nie ma takich treści, które nie pokazałbyś nastolatkowi, tak? Mm-hmm. A przy niektórych programach mam takie wrażenie, że no, nie wiem, dla kogo to jest. Część tych rzeczy jest w sposób głupi. No tak. Znaczy, wiesz, biorąc pod... No chyba nikt zdrowo myślący nie uważa, że można na przykład restaurację od zera w 3 dni postawić na nowo. A to jest inna sprawa. Znaczy, no, widać po tym, że we Wrocławiu generalnie te rewolucje nie wychodziły, nie? Ja polecam. Jeżeli nie, też guilty pleasure. Czasami sobie wskakuję na Facebooka na przykład, albo na Instagrama i tam sobie śledzę, ile już zamkniętych. No, polecam samemu sprawdzić, niestety, ile z tych restauracji... Znaczy wynika to trochę z tego, że to jest tylko i wyłącznie show, a nie wiem, wybór... Jeżeli ludzie nie byli w stanie wcześniej skonstruować menu, nagle dostają menu, które jest oparte o szparagi, które w momencie, kiedy jest to może realizowane, jak są szparagi, są tanie, nie oznacza, że one będą tanie w grudniu, tak? Nie wiem, no to są takie... No... Gdyby... Mam takie wrażenie też w drugą stronę, że mimo wszystko, pomijając cały teatryk i całą już... i samą postać, i format, to, że to może być taki kop, który na przykład kogoś zaciekawi i być może popchnie go w tym dobrym kierunku. Znaczy, wiesz co, znaczy, żeby było jasne, trzeba powiedzieć to wprost, że też takie programy spowodowały, że ludzie się zaczęli interesować. Czy to jest lepiej? Pewnie tak, bo im większa wiedza, im większa świadomość. Nawet nie kończę, że ta rewolucja czy coś tam miało wyjść, tylko że tam ktoś ma jakąś, nie wiem, spróbuje czegoś nowego. Albo się dowie, że w jego mieście jest jakaś tam restauracja. Czy, wiesz, no, ja pobudzanie ciekawości uważam zawsze za super sprawę, tak? No, jakieś tam świadomość rzeczy. Ktoś, A jest w Polsce poza Robertem ktoś taki, kogo... Lubię? Lubisz, polecasz obejrzeć. Krasa. Karol Okresa? Tak, też miałem przyjemność poznania. No, bardzo fajny facet. Zdecydowanie. Nie jest to może mój typ kuchni od początku do końca, ale lubię panią Ewę Wachowicz, też miałem przyjemność poznać. Bo jest sympatyczną osobą, Tak, zwyczajnie. Ktoś jest miły i sympatyczny i kulturalny, to też jest super. Nie, no myślę, że tych projektów jest dużo. To jest takie moje skrzywienie. Niestety bardzo dużo rzeczy, które oglądam, no oglądam gdzieś tam z drugiego krańca świata, więc to jest też takie przyzwyczajenie. Chyba gdzieś to pobudza bardziej moją ciekawość.
Z zagranicznych? Tak, z zagranicznych. Wiesz co, teraz w ogóle oglądam dużo rzeczy, jeżeli chodzi o kuchnię jemeńską. Ja mam, miałem takie, tak, okay. takie bardzo, albo... No, ma, są takie rzeczy właśnie jakieś arabskie. Staram się dochodzić do źródeł, więc to jest czasami ciężkie, bo są filmy, które nie mają żadnych napisów, które byłbym w stanie zrozumieć. Okay. Zdarzało mi się robić zrzuty ekranu i starać się to tłumaczyć, tak? Bo nie wynikało w żaden sposób z obrazka to, co jest robione. No, wiadomo, dużo rzeczy, dużo technik widzisz, tak? Bo, ale tak, tak, takie rzeczy. No, to ciekawi, ciekawi to. Cały czas się coś fajnego. Okay. Ale też rozmawiając z ludźmi, którzy są na przykład skądś, potrafią ci podpowiedzieć różne fajne rzeczy, że u nas się robią. Kiedyś pamiętam, jak z moimi znajomymi z Indii jadłem posiłek. Ja nie jestem jakimś fanem strasznie ostrych rzeczy. Oni też mi właśnie mówili, że no to takie dla mnie przygotują. Ja mówię, dobra, spróbuję to. No to było za dużo, ale oni mówili, że i tak, że mieszkając w Polsce długo, jak wracali do domu rodzinnego i mama zrobiła takie śniadanie, jak to mieli zwyczaju jeść, jak mieli tam 7 czy 8 lat, no to było dla nich już tej chwili za ostre trochę. Okay. Bo się też, wiesz, no, przesuwają jakieś tam rzeczy. Też nie jestem jakoś fanem zbyt ostrego jedzenia. Znaczy ja nie potrafię tego jeść tak, żeby mieć przyjemność, nie? Więc to jest... No to trzeba myśleć, bo to pali cały czas. Tak, znaczy jeżeli masz przesunięte te rzeczy, to oczywiście tak, ale ja nie mam, więc... Co nie mówisz, że jeżeli ktoś tak ma, to myślę, no po prostu ja tego nie mam, nie? No to... No ale u nas też, biorąc pod uwagę te rzeczy, które można napotkać poza pizzą, kebabami i tak dalej, też nie ma za bardzo ostrych. Co, mnie śmieszy raczej coś innego. Mieliśmy taki wysyp pastrami w pewnym momencie, który było... Nie rozumiem fenomenu. Znaczy ja rozumiem fenomen, tylko to pastrami, które jest tutaj serwowane, jest zwykle przygotowane przez ludzi, którzy w życiu nie jedli pastrami tego, które możesz zjeść chociażby w Nowym Jorku. I ja rozumiem fenomen pastrami w momencie, kiedy pomiędzy dwoma kromkami żytniego chleba dostaje właściwie pół kilograma mięsa świeżo uparowanego, które wcześniej przeszło 28-dniowy proces. Ja wiem, jak to smakuje. Ja pierwszą rzeczą, na którą jadę, wsiadając w Nowym Jorku, to jest pastrami. Okay. Tylko jak ja widzę w Polsce niewiele tańsze pastrami, w którym mam 4 plastry na krzyż, gdzie robi to osoba, która w życiu tego nie jadła i wiem, że tego nie jadła, bo to się w ogóle nie pokrywa. Mówię, wow, bardzo odważnie. Bardzo odważnie, bo bierzesz się za kuchnię, o której nie masz pojęcia. To nie jest mieszanina przypraw i produktów, bo ten produkt się różni. Ta wołowina może się różnić. Znaczy, jeżeli nie rozumiesz procesu, to możesz próbować coś odtworzyć, no ale to... Uwielbiam pastrami, mało tego, ja je robię też tak jak mnie nauczono, właśnie, tylko to, co często jest nawet nie leżało obok tego, no to jest jakiś śmiech. Brakuje mi takich rzeczy jak ze starych budek na dworcu PKP Knysza. Knysza, tak, Wrocław, tam chyba w pewnym momencie Młoda Polska robiła knyszę. Ja nie byłem, ale tam oni sobie wrócili jako ten... Knysza była super. Nie wiem, który jesteś rocznik? 9-0. To powiem tak, no ja pamiętam ten czas, kiedy ci, którzy imprezowali strasznie, gdzieś między tak 3 a 5 nad ranem, spotykali się pod tymi budkami. Było wiadomo, że jeżeli ktoś jest nie tutejszy, to jest widelcem. Mięczak. Bo do jedzenia knyszy była specjalna pozycja. To była taka pozycja z rozdzielonymi nogami. Trzeba było ją trzymać tak przed sobą. Tak, bo była technika. Było wiadomo, że nie bierze się do tego wersji z kotletem czy z parówką, bo to... Były oczywiście różne mity. Uwierz, mieliśmy swój ranking. Mieli, bo nie my. Byli tacy, którzy mieli swój ranking budek i były takie, w których było dużo i świeżo i takie, w których było mniej dużo. Panie wiedziały, że jesteśmy dobry wieczór i to... Ale to był jakiś urok. Tak? Ale oczywiście, że tak. Znaczy kuchnia jest
czymś żywym. To było fajne. To tam dotykałeś fajnych rzeczy. No, w sumie to było... Znaczy ja w ogóle kocham kuchnię, która nie jest jakoś absurdalnie droga. Bo ja też mam takie wrażenie, że to, co potrafi blokować, to bardzo wysokie ceny. Produktów? Nie, w restauracji już później na końcu, wiesz? Czasami ktoś chce za szybko, a jest taka metoda jedzenia małymi łyżkami, bo jak jesz małymi łyżkami, to się nie pochorujesz, wszyscy cię lubią. To jest, wydaje mi się, że to jest takie... Brzuch nie boli, bo za szybko. Tak, taki balans, nie balans. Małą łyżką z dużej miski. Tak, myślę, że... Mówisz o... I tu nie wskazuje żadnego miejsca, typu stek z polędwicy za 350 zł, tak? Znaczy we Wrocławiu właściwie to jest ciężko, znaczy to jest też taka trochę iluzja, bo my mamy dużo fajnych produktów, może ta wołowina nie jest zła w Polsce, ale jest stosunkowo droga w porównaniu do innych produktów, więc możesz wybudować na innych rzeczach fajne kuchnie. Bardziej, że choćby na przykład dorobił fajnego, w sensie takiego nawet, który można kupić w markecie. Tak. I jest całkiem sporo, już widziałem ostatnio paręnaście rodzajów naliczyłem. Co prawda nie śledziłem tych hodowli, ale jak widzę kurczaka, który mieści się w rękach, to istnieje spore prawdopodobieństwo. Że nie był pędzony, że nie tak, jest. Tak, tak. Znaczy, oczywiście, znaczy mi się... Prawda jest taka, że jakbym był producentem drobiu, to też by mi zależało, żeby mi ci goście nie pochorowali, którym to sprzedaję, albo nie powymierali, bo sobie biznes sam zajechał. A co z rybami? Znaczy, nie wiem, czy Polacy jedzą więcej ryb, ale ryby są stosunkowo... Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia też ceny, ale nie wiem. No... Poza śledziem. Nie, wiesz co... Nie wiem, wydaje mi się, że to też jest teraz zwiększa, nawet markety wprowadzają jakieś polskie obstrąga, takie rzeczy. Nie, wydaje mi się, że jest lepiej niż było. Że to nie tylko taka sprasowana kostka, taka straszna tam. Tak samo, wiesz, chyba dorsz był w takich... No chyba. Znaczy, ja zawsze mam takie wrażenie, że jak ktoś doprowadził coś do postaci, to jestem w stanie rozpoznać, z czego to powstało, to miał w tym jakiś biznes. To kosztuje, więc takie przetworzenie ma coś na celu. Widocznie się opłacało. Pamiętam, że chyba, nie jestem pewien, mogę kłamać, ale chyba Panga była takim... Tak, to jest taki. Kanalarski tam były no jakieś... Tak, takie... ale to tak samo jest na przykład z krewetkami z Wietnamu. Strasznie... Mówisz o tych takich dzikich hodowlach sztucznych tam. Tak, one mogą... No nie, no, są takie produkty. Czyli nie mówię, że musi to być łosoś dziki czy coś takiego, ale zresztą będzie warto się zastanowić, czy to jest akurat... No, i jesteś zwolennikiem czytania etykiet? Jak ktoś potrafi czytać, to tak, bo czasami może to zrobić nam krzywdę, bo jak nie rozumiemy tego, co czytamy, to po co to czytać? To jest tak jak z myciem ryby. Jak i tak nie rozumiemy, no to po co nam to? Wiesz, bo znaczy oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy mieli jak największą świadomość tego, co kupujemy, i decydowali się na coś. No, że, to jest tak, że kolejne E mi nic nie mówią, tak? Ja widzę, że po prostu, ale mogę określić, że jest ich dużo, tak? To wiem, że to będzie dla mnie potencjalnie niebezpieczne i mogę wybrać, ale tak, no oczywiście, że tak. Pytam dlatego, że ja nie wiem, czy to jest kwestia miejsc, w których ja do których uczęszczam, czy to jest faktycznie tak duży przewrót. Ja widzę lawinowo, przynajmniej w tych miejscach, w których jestem, zdecydowanie dużo więcej ludzi z kartkami, z listą zakupów. Zdecydowanie dużo więcej ludzi, którzy oglądają. Nawet jeżeli, ja nie wiem, nigdy nie stawałem, przepraszam, i co pani wywnioskowała z tej etykiety, ale dużo więcej osób, które... Litwo, ojczyzno. Tak, i ja coś słuchaj, rozmawia, po prostu ogląda, czy to jest dobry. Coraz więcej osób, które spoglądają na etykietę, obracają te produkty. To jest fajne, to jest naprawdę takie... Znaczy, no, szanujmy siebie, szanujmy rynek, szanujmy swoje pieniądze. Zwyczajnie, no, wiesz... Znaczy, no nie kupuję wieprzowiny z Niemiec, z Marna, czy nie wiem, jeżeli mogę wybierać, to wybieram przy większości produktów w kraj pochodzenia Polski. No nie wiem, wybieram polski czosnek, a nie chiński czosnek. No i tutaj nie ma w ogóle tam... Są takie... Nie wiem, no...
Jest już nawet, znaczy teraz mi przyszło, nie wiem na ile to jest sensowne, że już nawet te różnego rodzaju linie produktów polskich, to już jest lepszy wybór niż... Znaczy jest lepszy dla naszego rynku przede wszystkim, no wiesz, no to jest nasze podwórko, no. To jest, znaczy formą mojego patriotyzmu jest to, że płacę tutaj podatki i że wspieram tych ludzi, którzy funkcjonują tutaj. To jest mój patriotyzm. Nie jestem żołnierzem, nie jestem strażakiem, nie robię jakichś rzeczy, ale uważam, że to jeżeli mogę wybrać produkt polski, no to wybieram produkt polski. No, jeżeli to jest nasza cegiełka. Tak, oczywiście, bo to zostaje tutaj. No. A niejednokrotnie jest dużo lepszy też, bo to też... Czy w kontekście jeszcze sklepu chciałem zapytać. I to całkowicie subiektywne twoje zdanie. Myślisz, że takie warzywniaczki na przykład, że to może być zagrożone w sensie takim, że już nie wrócą tego rodzaju sklepy? Wiesz co? Nie, myślę, że nie. Nie, będzie, to jest zupełnie inny klient. Czy trochę mnie niepokoi to, że jestem na jakimś ekobazarze i okazuje się, że nie wiem, marchewka kosztuje 300 zł. Nie? Dla mnie to jest też jakiś absurd. W sensie, no nie będzie, jeżeli po prostu zachowam w tym wszystkim zdrowy rozsądek. Zapytałem, to trochę postaram się przenieść to pytanie. Jest taki sklep we Wrocławiu na E. Epi Market. Tak. Tak. I miałem wrażenie do niedawnego czasu, że poza bardzo dobrą jakością części produktów, masz wątpliwości? Okay. Nie wiem, mięso bym tam nie kupił. Kiedyś próbowałem kupić tam wołowinę i świadomość obsługi była taka, że oni naprawdę nie wiedzieli, co sprzedają, było to poszarpane i... Po prostu, to czego potrzebowałem, ktoś nie potrafił w ogóle tego ani uciąć. Cena jest absurdalna. No, bo do tego trochę dążyłem. Znaczy nie, ale ona ma być absurdalna, bo to jest tak trochę... I to już nieważne, czy to jest ten sklep. Tak, ale to jest wybudowanie marki premium, a premium polega głównie na tym, że jest zawyżona cena i nie wiem, no, z jakiegoś powodu... Nie wiem, czy był kiedyś powód, żebym musiał tam robić zakupy. Znaczy, że czasami się kupowałem, bo ten, ale... To tak mi się od razu urodziło w kontekście tych ekobazarków, o które wspomniałeś. Tak, znaczy, ale wiesz, można kupić rzeczy w normalnej cenie od rolników, to trzeba poszukać. Dla mnie to nie jest miejsce pierwszego wyboru. Znaczy, to tak... No, tak mi się wydaje, że... To są lepsze opcje w części świecie. Bo wy jeszcze pytałeś o te ryby. Są teraz takie projekty, gdzie ludzie z nadmorza robią sobie tournée po Polsce i wiesz, że na przykład w środę te ryby będą we Wrocławiu, musisz sobie wcześniej je zapłacić, tam odebrać. Super. W sensie, że przyjeżdżają tak, po prostu? Tak, tak, okay. Tak. Fajna. To jest fajna opcja, no, nie wiem. Nie musisz jechać 500 km. No nie musisz, a ta ryba jest świeża, jest dobrej jakości, nie? I możesz też częściej zamrozić, nie? Bo to możesz też świeżo. Od razu mi się przypomina londyński market rybny, który był... Jeździliśmy tam przez chwilę. Zapach nie zapomniał. W ogóle cała historia tego marketu jest bardzo spoko. Ja staram się koło tej kuchni, bo chcę cię na te takie marketingowo-projektowe rzeczy chcę cię ściągnąć osobnym razem i nie chciałbym trochę tego mieszać. Powoli zmierzając do końca. Co w twojej ocenie? Masz jakieś miejsca, w których lubisz chodzić, zjeść, takie dla tych, którzy są we Wrocławiu albo będą tu we Wrocławiu? Tak. W ogóle, znaczy jest dużo takich, znaczy ja w ogóle, ja bardzo lubię ten ciąg lokali pod nasypem kolejowym. Zaskoczyłeś mnie. W sensie... Jest
piwo, są szaszłyki. Możesz wziąć pizzę i pójść do miejsca, w którym nie ma pizzy. W ogóle mało osób wie, bo jak są przyjaźni, ludzie nie wiedzą, że mogę sobie usiąść w pubie, gdzie jest, nie wiem, piwo czy coś, co lubię, i zapytać, czy mogę przynieść tam pizzę, a jest dobra pizza, którą sobie biorę dwa lokale dalej, dostaję taki pikacz, jak zapytać, co ją przynoszę, nie ma żadnego problemu. Taki mały... I nie wiedziałem, że to tak funkcjonuje. Tak, znaczy tylko szczerze, bo jeżeli tam w kilku lokalach jest ich własna kuchnia, ale ogólnie, że, nie wiem, mam ulubione czeskie piwo na przykład i leją je tam, to sobie ten, mogę sobie przynieść pizzę. Znajduję miejsce, ci mają świetne piwo, a ci mają świetną pizzę i to jest super. Tak samo szaszłyki, możesz sobie w miejscu, w którym oni mają piwo i szaszłyki, na przykład w miejscu, ale możesz te szaszłyki sobie tam dwa, trzy lokale dalej zanieść. I ja bym tych szaszłyków wziął. No i to jest właśnie, chodzi o tak, i to jest takie bardzo nienadęte miejsce. Na przykład i to też blisko, nawet jak ktoś jest przejazdem i ma chwilę i ma siedzieć na dworcu i korzystać z jakiejś sieciówki, czy sobie pójść na takie, to jest fajne miejsce. Ale nasyp jest w ogóle nie intuicyjny, w sensie... No to jest fajne miejsce. No, to tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Uważam, że bardzo, bardzo fajne i możecie z tymi walizami tam wejść, też mi wam nic nie zrobi. Jest przyjemnie, bezpiecznie, lokali jest dużo, więc jak w jednym miejscu mi nie odpowiada muzyka czy coś, to mogę sobie pójść lokal obok. Tam w którymś są też... Ja nie pamiętam nazwy, niestety, regularne koncerty takie. Tak, ale już tam dalej, tak. Okay. Tak, ale to jest w ogóle fajne. Bo to mówimy o tym takim koło Wydziału Komunikacji fragmencie, czy w ogóle... Od dworca aż po sam koniec. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe miejsce. Okay. I takie... Jakaś taka część, gdzie ja pamiętam jeszcze w latach 80. tam niewiele było. No później coś się rozrosło i to jest takie miejsce dla lokalsów. Jest super. Mordownie jakieś były? Tak, znaczy kiedyś tam były jakieś magazyny przede wszystkim, to było takie miejsce wieczorem, ale nie, w tej chwili jest naprawdę bardzo fajne miejsce i takie przyzwoite, naprawdę przyzwoite. Cenowo też przyzwoicie? Tak, uważam, że tak. Uważam, że właśnie bardzo. I to jest takie dla lokalsów. My w ogóle potrzebujemy dużej ilości miejsc dla lokalsów, nie? Że jak gdzieś jedzą tutejsi, to oni tam częściej bywają, więc warto sobie tam usiąść. No i co? Podstawowa chyba zasada, jak gdzieś jesteś. Tak. Jak siedzą ludzie z miejscowi, to możesz tam iść zjeść. I to jest... Nie masz tam instagramowych wnętrz, czy jakichś takich, bo to nie o to chodzi. Ale zjesz fajne rzeczy, ludzie będą sobie tam, tacy, którzy tam przychodzą, też im zależy, żeby to miejsce było miłe i fajne. I... Okej. Okay. To jest... Totalnie, w ogóle tam nie chodziłem. Warto, naprawdę warto, bo uważam, że to jest fajne miejsce. I Wrocław w ogóle pizzą stoi, ale to teraz mówię z kolei bez przekąsu. I Wrocław jest dużo dobrych pizzy i tam też jest dobra pizza. I to też jest ważne, bo jest taka, wiesz, tak bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Sido się nazywa, to też nie wiem, ale jest okej. Okay. Zawsze chciałem zjeść taką, nie wiem, czy jest we Wrocławiu, próbowałem szukać tej takiej chicagowskiej. Nie. Znaczy, nie w takiej... Znaczy w nie, takiej, nie, w tak, tym, tak, w tym oryginalnym... Wiem, no to. Chciałbym bardzo... No. Bo to jest taka rzecz, nigdy nie robiłem, nie miałem jakoś zakusów do tego, żeby robić, a bardzo bym chciał... Ja czasami robię, jest to grzmot taki, ale jest znaczy są takie... Powiem ci tak... Właśnie dla mnie to jest takie podkibicowanie. Jeszcze jak spotkanie z kumplami, konkretny podkład, bo to też pamiętajcie, nie pijemy wody nie jedząc i to jest taki konkretny podkład, tak, że nikomu krzywdy się nie stanie. Taka miażdżycówka. Tak, trochę tak, no ale jak... Tak, bypass. No, ale to, umówmy się, nikt tego codziennie nie ma trzy posiłki. Nie. Bo to też jest jakiś taki, nie wiem... Dwie takie rzeczy, które mnie jakoś niesamowicie gryzą właśnie, że bo to tam to takie żółte M, to niedobre, to jest piekło. Jak zjesz tego cheeseburgera raz na... Wiesz co, powiem ci tak, po pierwsze są takie sytuacje w życiu człowieka, gdy 4-6 rano, albo w trasie. Nie, no ale tak zupełnie poważnie, jak ktoś nigdy w trasie nie zjadł czegoś takiego, czy... Trochę nie wierzę. Poza tym moje największe uzależnienie, czyli kawa i ta kawa jest tam przyzwoita.
tego fenomenu też nie rozumiem mojej partnerce. Jak jedziemy, to tam po kawę. Ja nie wiem, czy to ona jest jakaś taka... No jest okej, oni mają dobrą sekcję. Kawa jest przyzwoita. Okay. Taka po prostu jest przyzwoita. Znaczy, tak już... Czy kawa w ogóle w Polsce jest droga? Uważam, że tak. Bo uważam, że droga jest? Tak, uważam, że przy takiej... Bo to jest tak, że we Włoszech podchodzisz i pijesz espresso i idziesz dalej, tak? I zostawiasz tam, nie wiem, euro. W Polsce nie masz takiej miejsc, gdzie położysz, nie wiem, 4-5 zł i wypijesz kawę i sobie pójdziesz dalej, nie? To trochę mi tego brakuje, takiego... Bo to nie chodzi, że ktoś się rozsiada, ale to taki właśnie, wiesz, przy barze, bach, kawę, z punktu widzenia osoby, która pije dużo kawy, to tak, to by było fajne. To, że wszyscy, którzy macie... No, znaczy, macie... To jest fajne, to jest, uważam, że to jest fajny pomysł, żeby taka, ale nie wiem, być może to się nie domyka. Ale dziwne, że się domyka gdzie indziej, a u nas się nie domyka. Tak. Jest koło naszej uczelni, ostatnio się pojawił jakoś, tak? Przyjeżdża pan takim trójkołowym rowerem, po troszeczkę większym. A ma tam swój ekspresik, rozkłada baldachimek i też się kolejka do niego ustawia. Więc... To nie są najtańsze kawy. No właśnie wiem, znaczy, ale to jest, ale wiesz, no to już jest taki craft, coś tam, dobra, i to jest locals, ja zawsze wychodzę z założenia, że ja w ogóle mam taką metodę, że jak mogę coś kupić też tutaj, a w internecie to tam, jeżeli to nie jest jakaś różnica, nie wiem, 100%, to wolę jednak kupić. Bliżej ci do takich. Tak, bo na przykład tak kupuję gry planszowe czy coś innego, to wolę pójść do sklepu z grami planszowymi. Ja tam nie pójdę grać, ale są stoły, gdzie przychodzą ludzie i sobie tam grają i to też finansuje się z takich i to jest moje podwórko. Jeżeli nie będę tam kogo, tylko będę kupował w sieci, tylko i wyłącznie to nie będą mieli możliwości utrzymania się. To jest taki wybór. Tak jak mówiłem o tych sklepach mięsnych, żebyśmy w pewnym momencie po prostu zabili wyborami trochę. Okay. Najlepiej wydane 100 zł. Nie musi być 100, może być mniej. Ale na kulinarię? W myśl takiej zasady, że jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek będzie to oglądał i będzie miał, albo słuchał, będzie miał 100 zł w kieszeni i nie będzie na co je wydać, nie będzie wiedział na co je wydać, to może taka sugestia, która warta by była. Ja bym kupił komuś posiłek, to jest głodny. Mówię zupełnie poważnie. Weź komuś, nie wiem. W kontekście na przykład tych zawieszonych posiłków, tak? Tak, albo nawet wiesz, czasami po prostu ludzie nie mają co jeść. Jak ktoś nie ma co zrobić z kasą, to nie, niech nie kupuje, jak ludzie ci głupo, to jest jakaś bzdura, nie wiem. Przelej te pieniądze na jakąś akcję charytatywną. Jak nie wiesz, co zrobić ze szmalem, to po prostu... To jest moje... Na drugiego człowieka. Oczywiście, bo to jest jedyna inwestycja, która ma sens, tak życiowo. Rzeczy i tak nic z nim nie zrobimy, są tylko rzeczy, nie? Rzeczy, no jeżeli tylko, no tak, to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, bo nie wiem, nawet na schronisko dla zwierząt, cokolwiek. Okay. Nie wiem, zrób sąsiadce zakupy, bo może tam, a może jeszcze pójść z nią pogadać, bo to też może być tak, że czasami są ludzie, wiesz, starsi, którzy gdzieś tam są zamknięci w czterech ścianach. Przy okazji całej sytuacji z wirusem miałem takie, jak już trochę się to rozkręciło, że wiem, że i harcerze chodzili i część wojska, nie wiem jakiego rodzaju, ale wiem, że oni wspomagali, miałem takie, bardzo fajny, dobry pomysł, że to jest, że dawno nie pamiętam takiej społecznej akcji, nie reklamowanej jakoś szumnie w telewizji, tylko że po prostu ludzie się zebrali. Bo bardzo, bardzo fajnie się na to patrzyło. My jako Polacy uważam, że w ogóle zdajemy z takich rzeczy egzamin ze wszystkim. Czy wojna w Ukrainie, czy tam, my zdajemy po prostu egzamin. My jesteśmy dobrze. Nam gorzej wychodzi taka, wiesz, długotrwała ale wszystkie zrywy nam wychodzą świetnie. Myślę, że to jest w ogóle dlatego, ja lubię mieszkać w Polsce. Ja lubię, to nie jest tak, że ja muszę, bo większość z nas nie musi mieszkać w Polsce. Ja lubię mieszkać w Polsce i lubię Polaków. To jest, czasami ludzie się na mnie, ja naprawdę lubię Polaków. Uważam, że to jest, jesteśmy całkiem mądrzy, naprawdę. Dużo rzeczy nas też doświadczyło, pewnie jak inne, ale o nas wiem więcej, tak? Ja lubię mieszkać przez to w Polsce. Naprawdę, to jest...
A propos tego, co powiedziałeś, że takie zrywy, mam wrażenie, że właśnie dopóki my się nie połapiemy, że kooperujemy, to wtedy jest wszystko okej. Trochę tak, no my mamy tego kmicica gdzieś tam z tyłu, ale to jest fajne, to jest, ja przez to bym taki... To, że robimy czasami rzeczy, bo nie wiemy, że tego nie można zrobić. Wiesz, nikt nam nie powiedział, że tego nie można zrobić. Tak. Nagle okazuje się, że to się gdzieś tam udało, że wyszło i to jest fajne, to nie wiem, takie. Okej. Okay. Drugie pytanie w kontekście tej lokalności, bo od niedawna pomyślałem sobie, że właśnie dobrze jest takie idee promować też tutaj. Czy jest jakaś taka, i tutaj w tym worku może być wszystko, jakaś idea, akcja, jakieś stowarzyszenie, jakaś fundacja, jakiś ruch społeczny, który ty uważasz, że warto na niego zwrócić uwagę? Myślę, że mam masę takich rzeczy, zaczynając od owsiaka, który jest ten, nie wiem, to nie musi być jakiś mega ruch, to może być po prostu cokolwiek, co poprawia komukolwiek życie. Wiesz, to mówię, mamy dużo, od tych bardzo, nie wiem, ja się wychowałem na owsiaku, tego nie ukrywam, wiesz. To są tylko zwolennicy owsiaka. Tak myślę. Znaczy to są jakieś rzeczy, o których ja kompletnie nie dyskutuję, bo wiem, że to jest fajne. I to są rzeczy, o których opowiadam. Mówię, że jak jesteś gdzieś na świecie, że mam taką albo coś tam. Wiesz, tym bardziej, że gramy na całym świecie. Tak. Ale mam dużo takich fajnych rzeczy. Pamiętam, po Euro 2012 było tak, że gdzie się nie pojechało, i ktoś mówił, a mój kuzyn był u was w Polsce, tańczył na ulicy we Wrocławiu o drugiej w nocy z jakimś tam kibicem, ale fajnie. To w ogóle bardzo dobrze nam zrobiło. Pamiętam, że PR-owsko to było takie super, bo a tak, a w Poznaniu był. I to było takie, no, to było super. Pamiętam. Czy w ogóle ten ja nie wiem, czy to było, bo ja totalnie nie jestem sportowy, ale to były też czasy tej... pomocy w otwieraniu tej knajpy, o której mówiłem ci wcześniej. To wtedy był rynek wydzielony, tak? Tak. Aha, no to pamiętam, że wtedy naprawdę dużo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy się działo. Zresztą nie jestem bywalcem rynku, ale słyszałem od znajomych, że tam się dużo rzeczy dzieje. Okej, okay. I to jest ostatni segment i to jest segment dla gościa. Czy jest cokolwiek, co nie wyszło w trakcie tej rozmowy, a chciałbyś dorzucić? To jest taki moment dla ciebie. To jest stage is yours. Scena jest twoja, Patolska. Zmieniacz gry. Wiesz co? Nie wiem. Chyba nie. Wiesz co? Warto być miły. A to tak, ale to powiem tak. Uważam, że warto być miłym, warto być kulturalnym i warto promować takie postawy. To już tak... Naprawdę, bądźmy milsi. Życie wtedy jest fajniejsze. Takiego znajomego, który mieszkał w Polsce, ja mówię, dlaczego ty się nie uczysz polskiego? Mówi, nie chcę. Był Amerykaninem. Mówi, nie chcę. Mówi, ja mówię cześć i wszyscy mi machają czasami takie warczące słowo na K, oni tamten, a ja im mówię cześć. Ja mówię, ale ja mówię, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. I on, on nawet nie chciał się uczyć. Nie miał takiej potrzeby też biznesowej za bardzo. Więc bardzo, bardzo jest super. Ja jestem dla wszystkich miły i chyba też są dla mnie mi, tak zakładam. On założył, że więc nie musiał. On sobie zdawał bardzo mądrym przejęciem, zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy są, ale chcą się to wypierać i to jest też jakaś metoda. Jak zakładasz, że ten, to też łatwiej ci funkcjonować. Także chyba to bądźmy milsi dla siebie. Szukajmy tych miejsc, gdzie możemy się spotykać, nie wiem, w sensie jakiejś idei czegokolwiek, a nie tych, które nas dzielą i wtedy będzie w ogóle super fajnie. No, na pewno będzie lepiej, będziemy się więcej dowiadywać też o sobie i o... Bardzo ci dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. I mam nadzieję do następnego razu. Na pewno.